3, 2, 1, jesteśmy. Siemaneczko, cześć, dzień dobry. Dobry wieczór, w sumie, bo to 19 godzina już. Dokładnie, witamy na naszym drugim już live'ie na temat rozmów o pasji. Dzisiaj szczególny gość, mistrz polskich transmisji live, internetów, Facebooków i YouTube'ów, Jerzy Stróżycki. No, dzień dobry, słuchaj. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Nie, zapraszam. Z mistrzem to przesadzasz, ale pogadamy o tym za chwilkę. Ja też postaram się pozapraszać ludzi. Witajcie serdecznie, słuchajcie, kto może, ten udostępnia. Będzie się działo, na pewno będzie dużo wartościowych tematów. A podpowiedz mi, gdzie ja mogę tylko zobaczyć, o, już ekipa jest, kto ogląda? Chyba musiałbym sobie na Facebooku odpalić, nie? Też możesz podglądać. Od razu takie info organizacyjne dla osób, które może są pierwszy raz na takim live'ie, żeby się wyświetlał wasz komentarz razem z waszym nickiem lub imieniem, nazwiskiem. Trzeba taką zgodę, taki ptaszek odhaczyć po prostu na udostępnienie waszych tutaj imion czy ników, tak? Bo jeżeli się tego nie odznaczy, będzie to jako anonimowy tutaj użytkownik Facebooka wyświetlony, więc tego nie chcemy. Chcemy, żebyście nas widzieli i żebyśmy też wiedzieli, kto nas ogląda, kto nas komentuje. Tak, jest na samy początek, na rozbieg, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Także napiszcie. Pełna zgoda, pełna słyszalność, mnie też chyba widać, mnie też chyba słychać, więc witam jeszcze raz serdecznie. Troszkę mikrofon zasłania, ale nie było inaczej, jak tego podłączyć. Widzę keyboard cover, Emil, Mirek już, apostowie Akademii dołączają, słuchaj, więc zaraz wrzucę jeszcze w kilka miejsc. Jest Andrzej Augustynek, witaj Andrzeju. Witamy, cześć. Napiszcie, skąd nas oglądacie. Dzisiaj tak troszkę obiecałem, międzynarodowo. Obiecałem, ja na z Holandii. W kilku miejscach to się pojawi. No to super, działaj tam. Także międzynarodowo dzisiaj. Ja nadaję z Niderlandów, z Holandii, a Jerzy z Polski, dokładnie. Tak, Polska, Dolny Śląsk tutaj wita. Mierzowice taka, taki koniec świata w Polsce. Już zachodnie tutaj wrzucę w trzy miejsca, bo tych fanpage'ów też jest kilka. No jest możliwość, transmitujemy, ja jednocześnie na trzech miejscach transmituję. Później oczywiście nagranie będziemy na sobie obejrzeć i będzie się działo. Jeszcze sprawdzę dokładnie u siebie. Już wrzucam na swoje fanpage'a. Sprawdzę, czy tu u mnie się wszystko wyświetla. Chwila testowa, bo to wiadomo. Tak. Olkusz jest, zachodniopomorskie Górzyca, stolica pozdrawia. Cześć Robert, cześć Norbi, widzę. Pierwsi apostołowie Akademii są, słuchajcie, moi ludzie, naprawdę wspaniali ludzie, na których zawsze mogę liczyć. Wiem, że chłopaki nie zawiodą, na pewno będą udostępniać na grupach, więc dziękuję za to serdecznie, wiem, że na pewno pomożecie. Dobra, jeszcze zostało mi na ostatnim fanpage'u tylko to udostępnić. I możemy jechać z tematem. Dokładnie, widzę, że już osób nam przybywa tutaj. No ja nie widzę, ile osób ogląda, niestety nie mam takiej możliwości, widzisz to ty, ale widzę, że jest na pewno kilka. Dobrze, kilkanaście, może za chwilę będzie. Dobrze, już jest, bo widzę, że jest troszeczkę opóźnienia jednak między Facebookiem a tym oprogramowaniem. Tak, ja wyłączyłem podgląd na Facebooku, bo wiesz, no właśnie, żeby nie było. Dobra, tak, widzę 17-18 osób, już się chłopaki zbiegają. Gorąca prośba do was, kto może, ten udostępnia. Tak jak to na live'ach Akademii Keyboardu, chłopaki, niech się niesie w świat. Troszkę wartościowej wiedzy będzie. Zawsze to ja zapraszam na wywiady. Znaczy zawsze zapraszam. W ogóle właśnie. Jest taka seria filmów, która miała być serią filmów w zamyśle, brakło czasu totalnie. Skończyło się na jednym odcinku, potem COVID maksymalnie pokrzyżował plany. Miałem ochotę wziąć kamerę, mikrofony, pojechać do kilku znanych takich wiesz, klawiszowców, osób w świecie, porobić właśnie serię takich mega inspirujących tematów, wywiadów, żeby mogli też ludzie poznać bliżej, jak każdy do pewnych tematów dochodzi, bo wiesz, wszyscy widzą tylko wierzchołek góry lodowej, a ten cały dół pod wodą totalnie, wiesz, nikt nie widzi, więc no, będzie się to rozwijało, na pewno obiecuję, chłopaki, nie zawiodę, tylko po prostu teraz trzeba odbić straty, 29 ruszamy z weselami, jest sporo roboty, około 20 imprez uda się zagrać,
Więc no będziemy potem tematy rozkręcać. Wyjąłeś mi jeszcze te słowa tutaj, właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego w ogóle te live'y są, bo wiem, że taki zamysł też u ciebie był, już chyba coś zacząłeś, właśnie te podróże muzyczne. Ja z racji tej, że no też od 25 lat też w tej branży weselnej działam. Oprócz tego też działam w network marketingu, do którego no troszkę się przekonałem z racji tej, że koronawirus nas i ta pandemia tutaj też w domach zatrzymała. Więc wiadomo, też zacząłem działać też trochę w innych tematach, ale z racji tej, że no każdy z nas ma grono znajomych na Facebooku czy na fanpage'ach. Wiele z tych osób to są osoby takie, które naprawdę są zdeterminowane, mają swoje cele, marzenia i do nich dążą, mimo jakichś tam niepowodzeń, jakichś blokad i tak dalej. I chcę właśnie z takimi osobami przeprowadzać takie ciekawe rozmowy, pokazać, że jednak można, że jak się ma cele, swoje marzenia i się do nich dąży, żeby to wszystko zrealizować, to można naprawdę dużo zrobić, dużo stworzyć i przekazywać to dalej, tak? Także na pewno też macie takich znajomych gdzieś tam w swoim gronie. Ja mam ich sporo, więc będzie tych live'ów dosyć dużo się działo tutaj, żeby każdemu coś tutaj pokazać, żeby każdy znalazł coś tu u nas dla siebie. No i moim drugim tutaj gościem jest właśnie Jerzy. Większość z was zna już Jerzego. Człowiek normalnie petarda, jeśli chodzi o instrumenty klawiszowe, wszystkie relacje, w ogóle nie ocenia na pomoc. No nie ukrywam, że też od ciebie się sporo rzeczy dowiedziałem, jeśli chodzi o takie live, o streamowanie. OBS-a właśnie od ciebie tutaj poznałem, jak to skonfigurować, wszystko obejrzałem jeden filmik, dwa razy powtórzyłem, szło jeszcze jakieś tam pytania na priv, poszły i jakieś pierwsze live'y już śmigały, więc sam doceniam to i dlatego tutaj no widzę, że też wszyscy potwierdzają, dlatego ciebie zaprosiłem i jestem niezmiernie zadowolony, że znalazłeś troszkę czasu, żeby tutaj z nami pobyć. No właśnie, tak, słuchajcie, staram się zawsze czas dla was znaleźć. Niestety, wiesz, godzi to w moje interesy prywatne, trochę mogę powiedzieć, bo wiadomo. Dzieciaczki, rodzina, dom, praca, inne tematy. No przykład z wczoraj, słuchaj, dzisiaj jest poniedziałek, tak? Wczoraj jest niedziela. I ja ledwo mówiłem, pisze do mnie chłopak, który od 2 tygodni się dobija na WhatsAppie, prosi o pomoc z OBS-em. Ja mówię, najpierw przygotuj sprzęt, kup to, zainstaluj to, żebyśmy czasu nie tracili i będziemy gadać. I napisał do mnie wczoraj, przedwczoraj, czy da się w niedzielę, ja mówię, stary, okej, cały dzień dzwoni, jestem w domu. Okazało się, że od 7 rano pilnowałem dzieciaczków naszych, bo szefowa, czyli moja żona, taki ma nick na naszym fanpage'u, w ogóle na akademii jest szefowa, miała szkolenie, bo ona tak też jest w branży beauty działa i robiła szkolenie klientce, wiesz, z wizażu, z make-upu i całej reszty. I ja z dziećmi siedziałem na łóżku z laptopem rozłożonym, kamerka na telefonie i z gościem konfigurowałem OBS-a, wiesz, dzieciakom puściłem bajki i 2 godziny okazało się, że wiesz, nie jest to 10 minut, bo chłopak kupił interfejs, którego Windows nie lubiał, no nieważne, zawsze schodzi godzina, 2-3, zresztą z jednym, z kolegą chyba mogę powiedzieć tutaj, z Arkiem Kopaczewskim, któremu też pomagałem ogarnąć te live, żeby wyglądały, Arka, pozdrawiamy, żeśmy siedzieli swoje 2-3 dobre wieczory, praktycznie nocki, szukaliśmy pętli masy, w ogóle złożyliśmy komputer nowy, bo się okazało, że procesor nie daje rady, potem okazało się, słuchaj, komputer, potem okazało się, że neta nie ma, chłopak w jeden dzień załatwił w ogóle pakiet internetu, potem ogarnęliśmy, wiesz, już wszystko, podłączyliśmy interfejs, słuchaj, no i jak problem skonfigurować, żeby, wiesz, można było grać, śpiewać, puszczać z Winampa, żeby to wszystko było słychać. Dobrze, że kupił interfejs, jaki kupił, była opcja tak zwanego loopbacku, dało się wszystko, wiesz, wysłać w świat na raz i ogarnęliśmy to, ale stary, naprawdę 3-5 wieczorów, a czasami, wiesz, ludzie dzwonią do ciebie, Jerzy, bo ja tylko, wiesz, 2 minutki, stary, a powiedz mi, jak tutaj to zrobić i to się tak kończy, wiesz, 15 minut, 20 minut, 30 minut, tak i razy 10, 20 takich osób dziennie i naprawdę, wiesz, wypluwasz całego siebie, nie? No, często tak jest. Żebyście wiedzieli, że to jest po prostu trochę męczące czasami, mega wymagające, ale ja nigdy nikomu nie odmówiłem. Oczywiście też wymagam, żeby to wszystko działało w dwie strony. Zawsze pierwsza porada jest za darmo i to będę mówił wszystkim, ale kolejne tematy, no to niestety już trzeba zapłacić. No jednak ten czas, ta wiedza to też kosztuje jednak i tak wszystko za darmo, no to też nie może jednak być. No, pewnie, wiesz. Nikt mi za darmo w życiu niczego też nie pokazał, do wszystkiego dochodziłem sam. To znaczy, jeden człowiek, któremu też chciałem podziękować, dzięki któremu w ogóle zacząłem tę transmisję na żywo. On jest bardzo skromny facet i bardzo cichy, pokornego serca. Ja chciałem go w tym miejscu bardzo wyróżnić, bo to jest nasz najlepszy, słuchaj, administrator, nasz śrubokręt YouTube'owy, to jest Marcin Sarnowski, który w 2015 roku
Słuchaj, ja siedzę, patrzę, gość w ogóle odpalił jakiś live na Facebooku, nie? I ja mówię, ty, bo mi się wczoraj pojawiła transmisja na żywo na Facebooku, jak to zrobić. Słuchaj, to były czasy, gdzie ludzie w ogóle nie mieli opcji transmisji na żywo. Oh, cool. A wiesz, to on mi powiedział, słuchaj, jest taka aplikacja jak OBS i tak dalej, więc tutaj Marcinowi dziękuję ogromnie. To dzięki niemu to wszystko tak poszło, ja to już, wiesz, dalej rozbujałem. No i tak mogę to się zaczyna, że byłem, wszystko, nie? Mogę powiedzieć, że byłem pierwszą osobą w Polsce, która w ogóle streamowała muzykę z keyboardu na taką skalę. Ale to pierwszego Marcina zobaczyłem. I który, wiesz, w domu sobie na 5 czy 10 minut odpalił tytuł próbny live i wiesz, jeszcze kamera tam 480 na 320 rozdzielczość i fajnie grał i to mi się mega spodobało i tak, wiesz, wyskoczyłem, więc Marcinie ogromnie dziękuję, dziękuję za cały wkład w Akademię Keyboardu, który robisz, ogromnie, ogromnie doceniam. Dobrze, Jerzy, takie pytanie na rozgrzewkę, bo już troszkę wstępu było. Zerknąłem na twojego Facebooka, na twój profil prywatny i tam masz tak ciekawie napisane. Nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem. Bardzo mnie to urzekło, bardzo ciekawie napisane. Skąd takie przesłanie? Wiesz co, nie oszukujmy się, że wiesz, inspirujemy się wielokrotnie ludźmi sukcesu, osobami, wiesz, medialnymi, osobami, które zbudowały markę osobistą i tak naprawdę założycielem tego hasła jest taka naprawdę kontrastowa w Polsce i w świecie osoba, nazywa się gość Coach Mike, ale to on pierwszy powiedział zawsze i wszędzie możesz wszystko i kto ci ka zabroni mieć helikopter na dachu i ja sobie tak do serducha te słowa wziąłem, że do dzisiaj wyznaję taką zasadę i u mnie przestało w ogóle, wiesz, takie słowo nie istnieje, jak się nie da, nie potrafię, nie umiem, nie rozumiem, po prostu brakuje ci czasu, nie umiesz albo nie stać mnie, to nie znaczy, że cię nie stać, po prostu jesteś za biedny, nie ma za drogich rzeczy, po prostu cię na nie nie stać i tak, wiesz, no to się nakręca w pewnym momencie, tak? Ale jak będziesz każdego dnia postępował, wiesz, tak jak postępujesz i każdego dnia wyciśniesz, wiesz, cytrynę do ostatniej kropli, to położysz się spać z myślą, że ten dzień był dla ciebie wartościowy i po prostu, słuchaj, w świecie jest tyle ludzi, którzy przetracają swój czas, oglądając pierdoły w internecie, słuchaj, oglądają jakieś pranki, jak nie wiem... chłopcy robią coś na czas, jakieś śmieszne rzeczy, no wiesz, kanały o milionowych zasięgach na YouTubie to są najczęściej kanały, które są o gównach, o prankach, o jakichś, wiesz, żartach, śmiesznych rzeczach, o rzeczach totalnie bezwartościowych, ale o takich, z których każdy się lubi pośmiać, natomiast wszyscy, co się śmieją, z reguły poza tym śmianiem się nie robią nic. Zgadza i problem się. Pojawia się wtedy, kiedy wiesz, przychodzi jakaś prosta czynność rzeczowa i po prostu jej nie umieją. Ja stwierdziłem, że nie chcę być takim gościem, nie chcę być szarym człowiekiem i powiedziałem, że nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem. Dałem sobie takie hasło, też miałem koszulkę coacha, nawet dwie, przeczytałem trzy książki. No i też, słuchaj, no nie ukrywajmy, dążę do tego, żeby zrobić sobie taką po prostu markę, firmę osobistą. Myślę, że powoli to jakoś wychodzi mega ciężką pracą, bo to nie jest łatwe. I tyle w temacie, po prostu nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem, ale no nie oszukujmy się, Coach Mike to był tylko też początek, bo samo oglądanie nie da ci totalnie nic, to znaczy może zapamiętasz 2-3%, przeczytasz książkę, zapamiętasz 5-10%, ale wiesz, jak zastosujesz te rady w życiu, zapiszesz, zanotujesz, zrobisz sobie jakiś plan działania, dzień rozpiszesz od A do Z, siądziesz, wiesz, ja mam, nawet pokażę ci, zobacz, to są moje takie karteczki, przypominajki, wracam z pracy, tutaj córka popisała z jednej strony, z drugiej strony tata, wiesz, wracam z pracy, nie wiem co wziąć, wiesz, rolkuję Facebooka, o nie, tam z tyłu jest tablica zadań, słuchaj, domowych, na pomarańczowo, żona mi tutaj, moja designerka kochana w tym studiu mówi, musisz mieć tę tablicę lepszą, zmienić tą, co była. I teraz to tak wygląda, więc wiesz, nie mam co robić, to biorę się za robotę po prostu. Są dni, że wiesz, totalnie człowiekowi nie chce się nic, mam takie dni, często jestem przemęczony, ale to jest złota rada, stary, dwie opcje na mnie działają. Pierwsza to się wyspać, to działa na mnie od razu, wstaję w dobrym humorze, a druga opcja to założyć sobie taki folder, chociaż ja go jeszcze nie założyłem, ale mam dużo filmów, gdzie są pozytywne komentarze o tym, co robisz. Poczytaj 2, 3, 5, 10. Czy opinia o twojej firmie, humor od razu się poprawia, chce się działać. Tyle ode mnie. Działajcie, nie poddawajcie się, naprawdę warto. Powiem tobie, że naprawdę to, co powiedziałeś, to jest konkretna wiedza, konkretne przemyślenia i z tym się spotykam właśnie działając w network marketingu, który no nie jest może z muzyką związany, ale wieloma osobami się rozmawia i zazwyczaj wszyscy mówią, ja nie mam czasu, nie chcę mi się w to bawić i tak dalej. Temat rzeka po prostu, ale każdy ma tego czasu tylko 24 godziny, czy osoba biedna, czy bogata, każdy ma tyle samo. I popatrzmy, poczytajmy biografię ludzi sukcesu,
dowiedzmy się czegoś, zobaczcie, jak to oni zrobili, jak do tego doszli. I to nie ma, że komuś się udało, czy ktoś miał szczęście, czy wygrał na loterii. Zazwyczaj ktoś, kto wygrał w totolotka tam po pierwszym roku czy dwóch, nie pamiętasz o tych pieniądzach, bo jest zazwyczaj bankrutem, bo nie jest wyedukowany po prostu, co z taką to prawda, pieniędzy zrobić, tak? Wszyscy roztrwonią Ferrari i tak dalej, parę wakacji, jakiś dom może i to wszystko. Ale mówię, no czasu mamy tyle, ile mamy i tak jak Jerzy właśnie powiedziałeś, wycisnąć go jak cytrynę ten nasz dzień, rozplanować i jeżeli ktoś siedzi pół dnia na Netflixie, tam wieczór ogląda połowę jakiegoś sezonu, a potem mówi, że no nie wyrobił się, nie ma czasu na to czy na tamto, no musi się przemyśleć po prostu z tym, przespać, czy to jest dobra droga. I my też wyznajemy taką zasadę, żeby zawsze się zastanowić po prostu, co robimy najpierw, co jest najważniejsze, czy to, co my robimy, przybliża nas do tych marzeń, do tych naszych celów, które mamy. Jeden ma cel taki, drugi ma taki cel, tak? Ale no, wszyscy chcemy mieć dobrze, chcemy być zadowoleni z tego życia i jak to mówi Fryderyk Karzełek, jedno życie Klub wystarczy. 5, tak. Dokładnie, jedno życie wystarczy, ale jakie przeżyjesz, to już zależy od ciebie w głównej mierze, tak? Dokładnie. Więc... Wiesz, to raz wstałem na 5:55, ale przyznam się, że tylko raz, bo jak się kładę, o drugiej to stary po prostu no się nie no, to się raz... Ale czasami jak mam czas, to oglądam. Tak, wiesz, no Maćka Wieczorka, eksperta w Bentleyu, któremu oj, no, to na okrągło. YouTube takie teraz krzyżuje plany, czy wiesz, no Kubę Midla, tak? Który, no, wiesz, no działa z nieruchomościami. To same osoby słuchamy i oglądamy. Słuchaj, to są grube ryby, tak? My jesteśmy dokładnie. Małe płotki, ale oni dokładnie. Też kiedyś zaczynali. Niektórzy mieli w życiu łatwiej, niektórzy mieli trudniej, ale uważam, że tych wszystkich ludzi łączy po prostu, wiesz, zaparcie, dążenie do celu, jakieś marzenia. No i przede wszystkim bardzo ważne jest to, żebyś wiedział, gdzie jest sufit, świadomość tego, gdzie jest góra, bo jak nie wiesz, gdzie jest sufit, to nie wiesz, na jakim piętrze stoisz. Czasami stoisz na minus jeden i wydaje ci się, że kwiatki ledwo widzisz. Jak tak kiedyś mieszkałem, śmieję się, słuchaj, ja to przeżyłem z życia, bo ja mieszkałem kiedyś w pierwszym mieszkaniu, to miałem, słuchaj, na wysokości otwierałem okno, to kwiatki mi rosły. Się śmieliśmy, że schodzę do piwnicy. To było moje pierwsze mieszkanie na wynajem, jak zaczynałem. 32 metry. I z tymi ludźmi, od których wynajmowałem mieszkanie, mam do dzisiaj rewelacyjne swoje relacje. To są jedni z najlepszych naszych w ogóle znajomych i przyjaciół, więc też ich pozdrawiam gorąco, jak oglądają. Natomiast wiesz, jak nie wiesz, gdzie jest sufit, to nie wiesz, na jakim poziomie, na jakim piętrze stoisz, prawda? Natomiast jak wiesz, dokąd trzeba, no to w ogóle znasz swoją wartość, tak? Proste, no tak. Proste. Musimy znać to swoje miejsce i gdzie idziemy. A dużo ludzi nosi, wiesz, nos w chmurach i myśli, że jest pępkiem świata, a tak naprawdę sami sobą dają swoje świadectwo, bo wystarczy wejść na jeden czy drugi profil takiego gościa i wiesz, słuchaj, co widzisz, wchodzisz na Facebooka, tutaj też apel do młodych ludzi, którzy piszą do mnie, czy jakieś biznesy chcą załatwiać. Wchodzisz, patrzysz, no, przepraszam, patrzysz na miniaturkę, a tam wiesz... Szkoda mówić na jakimś kolorowym misiu, a w opisie szlachta nie pracuje, tak? No to no. Przyjacielu, to ja wiem, że ten człowiek nie zapłaci 100 zł za 15 czy 30 minut mojego czasu. Ja nie mówię tutaj o stawkach, wiesz, 2-3-5 tysięcy jak konsultacją Midla czy u Mendzena, tylko rozmawiam o, wiesz, mikropłatnościach. Wiesz, dla ciebie to jest cały dzień pracy, ale ja do tego dochodziłem latami, a gość po prostu szlachta nie pracuje i tyle w temacie, więc wiesz, no nie mam o czym po prostu rozmawiać, nie? Ale o wszystko by chcieli, daj, za darmo. Tak. I to życie szybko tutaj po prostu to podsumowuje i weryfikuje takie przypadki, bo po prostu do wielu rzeczy się dochodzi latami, też popełniamy wiele błędów, na wielu błędach się uczymy, po prostu musimy się nauczyć wyciągać wnioski z tych błędów, bo błędy nie są wcale złe. Jeżeli się do nich dobrze podejdzie, jeżeli się to przeanalizuje, zawsze można coś zrobić lepiej i iść do przodu z tym, tak? Ale często widać właśnie, no super fotki, gdzieś tam pieniądze na telefonie leżą, tu cyk, szybki biznes jakiś, Ferrari. Oj, tak, albo na Bitcoinie się dorobił, bo mu się udało. Tak, bo się udało, gdzieś tam jakieś refshery i tak dalej, szybkie gdzieś tam inwestycje, oglądanie reklam, nic nie musisz robić, ktoś ci za to zapłaci, no i po miesiącu, dwóch jest płacz, lament, bo gdzieś albo Facebook zginął, albo pieniędzy nie ma, albo nie wiadomo, co to za firma była. Sam to przerabiałem, słuchaj, Skylex wpłaciłem $100, 400 wypłaciłem, to były czasy, nie? Skylex trwał tam miesiąc czy dwa, refshery też się bawiłem tam, wiesz, za oglądnięcie reklamy 2 grosze, także są całe Future.net działa, Future.net Pro, miałem zresztą tutaj
lokalnych naganiaczy na takie tematy. No ja wiedziałem od początku, że to nie wypali na dłużej. Oni tam twierdzili, że biznes na lata, no ale to akurat nie tędy droga, nie? No, takich rzeczy unikajmy tak. Jak ognia. Jeśli tak, już coś tak. Działamy, to mega świadomie ze sprawdzonymi ludźmi i z ludźmi, którzy wiesz, że nie wcisną cię w bagno i potem cię w nim nie zostawią, tyle w temacie. Zgadza się. Dobrze, także motywacyjne tematy na wstępie mamy załatwione, także kto nie posłuchał, to oczywiście może do tego później wrócić. No i takie pytanie, jedno z ważniejszych, Jerzy. Jak się zaczęła w ogóle twoja historia z muzyką? Jak to się w ogóle zaczęło i ile to lat miałeś, jeśli pamiętasz? Wiesz co, moja historia z muzyką w sumie to zaczęła się, jak oglądam kasety jeszcze ze świętej pamięci ojcem, jak w domu stały organy, wermony, takie wiesz, że dolna oktawa była czarna, Wow. Górna była biała, tam takie, bo ojciec zawsze grał tam na akordeonie, coś tam muzykował i mój brat się wtedy uczył grać, a mnie bują na rękach i jeszcze wiesz, na chrzcie, a mój brat tam grał i słyszałem tylko źle, no. Ojciec do brata mówi, no ale ja te kasety mam, fajna pamiątka rodzinna. No raczej. Cześć Bartku, cześć. Cześć, widzimy się w poniedziałek. Za tydzień słyszałem, że ty wbijasz do Łukasza, fajnie. No więc można powiedzieć, że wiesz, już wtedy czym skórka za młodu nasiąknie, natomiast wiesz co, pierwsze kroki stawiałem po prostu, kiedy ojciec zapisał mnie do ogniska muzycznego i to było jak miałem 6 lat, czyli w 98 roku, bo jestem 9-2 rocznik, 6 lat miałem w 98 roku. Pierwszy koncert na pianinie jak robiłem, pamiętam w przedszkolu, w którym jednocześnie uczyła pani, która tam uczyła w moim ognisku, czyli zorganizowała w swoim przedszkolu taki koncert. Nogami nie dosięgałem do ziemi. I to zdjęcie jest na moim Facebooku, na Akademii Keyboardu, a tych, którzy w ogóle są ze mną po raz pierwszy, chociaż widzę, że tutaj sama ściana śmietanka, to zachęcam serdecznie na YouTubie Akademii Keyboardu. Keyboard to jest odcinek godzinny o całej mojej muzycznej historii i moich początkach. Tak, Szymon, jestem 9-2 rocznik. No i potem wiesz, no ognisko muzyczne 6 lat, skończyłem ognisko no tam z piątką czy szóstką, to nie była jakaś tam wielka sztuka, no ale wiesz, no dla mnie było fajne to, że grałem już takie numery jak na przykład Polonez Bedur Chopina i dla mnie to było coś takiego, że wiesz, no umiałem więcej niż inni i mi się bardzo to podobało i zawsze lubiłem taką atencję i wiesz, zawsze w szkole było pianino, bo fortepiano nie było w szkole, zawsze było pianino rozstrojone czy nie rozstrojone, siadałem na przerwie, czy to w podstawówce, czy to w gimnazjum na sali, słuchaj, zawsze grałem ja. Wiesz, koledzy tak podbiegali tylko, ale stary, ile dziewczyn siedziało, patrzyło, wyglądało. Skąd my to znamy? Kwiatki na serce, słuchaj. Kwiatki na serce. I tak to po prostu miło wspominam. No, potem wiesz, z gimnazjum, zespół bez nazwy mieliśmy taki szkolny. Tam byłem klawiszowcem. W międzyczasie jeszcze w podstawówce taki zespół instrumentalny Campanello, gdzie grałem na gitarze basowej, słuchajcie. To znaczy na keyboardzie, udając gitarę basową. No, miałem wtedy lat, to była od 4 do 6 klasy podstawówki, czyli chyba od 11 do 13, czy tam od 10 do 13. To był zespół Campanello. No naprawdę sporo tego się przewinęło. Po gimnazjum była przerwa, ale gimnazjum to już był okres, że zacząłem na keyboardzie jechać ostro. To znaczy w tym zespole bez nazwy brakowało człowieka, który po prostu by coś grał. A ta pani znała mojego brata, która zaokładała ten zespół, bo brat grał tam w kościele, zresztą brat chodził do tego samego gimnazjum. No i powiedziała, no jeszcze Marek nam nie mówili. No Marek, może ty byś dał radę? I ja tak mówię, no w sumie czemu nie, tylko nie mam instrumentu. Chociaż tam na początku był w domu, potem się zepsuła jamaszka. Tak, jamaszki się psują, szczególnie te 20-letnie. Spoko. Wielka niewiadoma zawsze była, czy to na występie ruszy, czy nie. Tak. No i potem wiesz, w gimnazjum okazało się, że ta pani ma Rolanda E16 z taką fajną, charakterystyczną Polką, twistem i na tym Rolandzie E16 żeśmy objechali, słuchaj, Jasełka, Święta Niepodległości, koncerty Dni Ścinawy, bo Ścinawa to moje rodzinne miasto na Dolnym Śląsku. Zbieraliśmy wszystkie Grand Prix i wyróżnienia w Legnicy, w Miedziowym, w MDQ, to jest Młodzieżowy Dom Kultury, tam był przegląd kolęd i jasełek, ale to już wtedy miałem Rolandę E50, na którego zresztą ja nie zapracowałem. Ja miałem ciężką sytuację rodzinną i okazało się, że wiesz, no poprosiłem kilka ludzi o pomoc, zrobili zbiórkę taką, wiesz, charytatywną wedle całego miasta, firm, tam udało się 4 koła uzbierać.
Nie będziemy się w to zagłębiać. Kupiliśmy Rolanda E50, słuchaj, i na tym Rolandzie naprawdę ograłem dużo tematów i pierwsze w życiu wesele. Zresztą nie pierwsze, bo chyba kilka tych wesel na E50 zagrałem. Potem po gimnazjum była przerwa. Przejdziemy później do tego pierwszego wesela. Potem była przerwa, no i pierwsze lata młodzieżowego buntu. No i w liceum zagrałem pierwsze wesele w życiu. Do tego tematu mówię, potem będziemy kontynuować dalej. No, to ja tak nadmienię tylko w życiu, jak to u mnie było z tym moim graniem, to była tam z kolei trochę starszy, jestem 7-9 rocznik z kolei. To była trzecia chyba, czy czwarta klasa szkoły podstawowej w tym czasie, to się odbywało w szkołach, w domach kultury. Wiadomo, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mamy, różne takie akademie, zawsze jakiś tam zespół gra w domu kultury i tak dalej, no i wtedy był duży jakiś występ, zaprosili u nas taką orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego. No panowie se troszkę tam się w kantorku pozmacniali, ale super grali, zespół pełen skład, klawisze, wszystko. No i wszystkim się tak podobało. My tam wiadomo też jako tam uczniowie też coś występowaliśmy, śpiewaliśmy coś tam, jakieś wierszyki recytowane. No i później tam na drugi dzień pani nasza wychowawczyni się pytała, no jak się nam podobało, jak ten zespół grał. Czy ktoś by chciał też, tak jak pan, co grał na organach, by też chciał tak się uczyć grać? Czy by tak kiedyś chciał występować? No to jak te dzieciaki. Cała klasa, klasa rąk. No bo to wyszło, że tam parę złotych, tylko będzie to ognisko muzyczne kosztowało, że to w Domu Kultury będą zajęcia. No też się zgłosiłem, nawet instrumentu nie mając w domu w ogóle, bo to też czasy były takie, jakie były. U mnie jaka rodzina nie była taka muzyczna. No poszliśmy na pierwsze tam zajęcia, drugie. Przyszła niby cała klasa, no się okazało, że ten miły pan, to taki typowy pan wojskowy, wtedy jeszcze w lokalach, wszędzie można było palić przy instrumencie, to nikomu nie przeszkadzało, jak komuś tam coś źle poszło, to tam wiadomo dał po łapach, swoje powiedział, no i to kurczę tak nie wyglądało, że to takie jest piękne granie, że to od razu tak będzie super, nie? No i historia jest taka, że z tej całej grupy to do końca tego kursu, tej szkółki, która tam trwa 3-4 lata, zostałem sam z taką jedną koleżanką. Reszta odpadła w zasadzie w przedbiegach. Także też już były chwile zwątpienia, załamania, ale wiadomo, już przyszedł pierwszy instrument, już to jakoś tak wszystko szło. Kolejny nauczyciel, już inne podejście też było, także no i tak zostało. Także to warto tak się nie zrażać pierwszymi niepowodzeniami. No a mi się genos wyłączył, bo to wiesz, teraz mądre urządzenia, tryb oszczędzania energii. No tak. A ja mam mikrofon podłączony przez genosa. Mhm. Jakbyście pytali, da się podłączyć mikrofon pojemnościowy, z tyłu mamy przełącznik Fantoma i da się. Już wyłączam tylko tryb standby, disabled. Tak mówię, chciałem coś powiedzieć z tą linijką po palcach mi tutaj weszło, bo mój brat też miał kiedyś takiego nauczyciela, zanim jeszcze do ogniska muzycznego jeździliśmy, bo jeździliśmy razem. To też linijka i palce szło równo, nie? No, nie było to tamto. Teraz nie do pomyślenia w tych czasach. Dokładnie tak, dokładnie. Dobrze, tak. Słuchaj, no widzisz, ilu chłopaków zaraziłem genosem, tutaj piszą. No widzę właśnie, no to Yamaha tam, wiesz, powinna odpalać, czy nie to. Słuchaj, wiesz co, powinna czy nie powinna, to już ich sprawa. Natomiast wiesz, jest straszny problem z dostępnością tych instrumentów. No i to wiesz, i to samo z 900-kami, 700-kami zrobiliśmy, wiesz co, po tych porównaniach, co robiłem w listopadzie, w grudniu, to mam chyba z 10-15 osób, które zmieniły instrument z SX-ami. Tak, dokładnie pisze Robert. Też kupił 700. No, a tam Szamocki, no właśnie, zgadza się. No, dokładnie, moje rejony. Dokładnie, no. Zgadza się. Mimo powitać, możemy się zobaczyć w takim znajomym, rodzinnym gronie. Tak, fajnie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze raz poproszę wszystkich tutaj naszych ludzi, gości, kochanych z Akademii Keyboardu, szczególnie udostępnienie tego live'a, niech się w świat niesie. Gdzie możecie, tam udostępniajcie. Mam nadzieję, że dużo wartościowej, merytorycznej wiedzy wyciśniecie. Ja przepraszam za mój głos, ale wczoraj, słuchajcie, miałem totalnie zdarte gardło. Dzisiaj już jest fajnie, mogę z wami pogadać, a powiedziałem, że u mnie nie ma rzeczy niemożliwych, więc w żadnym wypadku nawet nie przeszło mi przez myśl, żeby przełożyć tego live'a o herbitusie sobie łyknę. No, dokładnie. Trzeba się wspomagać. Już rozmawialiśmy o twoich początkach, Jerzy, i tam właśnie był temat pierwszych wesel. Jak to tam wyglądały te pierwsze twoje wesela? Jakieś historie na pewno też się przewinęły i na pewno co nieco tam byś tam powiedział. Tak, wiesz co, bracie, to tak. Pierwsze wesele to generalnie załatwił
znajomy mojego brata, bo wiedział, że gram. Wiedział, że tam, no że gram, że mam Rolanda E50, że coś tam gram. Bo my w ogóle tak, my w ogóle, słuchaj, pewnego razu, zanim zaczęło się wesele, pewnego razu siedzę sobie w domu, gramy sobie w komputer i dzwoni telefon. Odbieram, cześć, tu Agnieszka, Jerzy, bo wiesz, ja pracuję teraz w takiej restauracji, może dałbyś radę zagrać nam taki, wiesz, wieczorek, tam szefowa chciałaby coś zorganizować. W gimnazjum nam tak grałeś, bo ona też w zespole bez nazwy była, żeby było śmieszniej. Ja mówię, no czemu nie, słuchaj, tylko wiesz, jak miałoby to wyglądać? Ona, no wiesz co, nie wiem, przywieź klawisze, zrób jakiś tam repertuar, coś do potańczenia. No to, słuchaj, ogarnęłem tam w 3 dni 80 piosenek, żeby było jasne, z tekstami na Rolandzie 50, zero mida, żeby też było jasne. No i dało się po prostu w 3 dni. Natomiast potem zagrałem pierwsze wesele, słuchaj, u tej dziewczyny, która dzwoniła do mnie, żebym zagrał ten wieczorek w knajpie, bo ona cały czas tam była kelnerką. No, i chciała mnie na swoim weselu, ja już wtedy miałem taką pierwszą wokalistkę, zresztą też koleżankę ze szkolnej klasy, więc to po prostu tak się zaczęło. Ja mówię do niej, słuchaj, wiesz, ja grałem w knajpie, tam wiesz, latały szyby, łamali sobie nogi, no wiesz, jak to się napiją chłopaki o 12 w nocy. Ja tak stałem taki chuchro przy klawiszach, mówię, jeszcze w łeb zarobię zaraz, nie? Za 250 zł całą noc, słuchaj. No ale tak się kiedyś grało, słuchajcie. I ona do mnie, wiesz, żebym zagrał wesele. Ja mówię, no dobra, to przyjedź, wiesz, stary, zero pojęcia jakimkolwiek napisaniu umowy, jakichś punktach, o jakichś, wiesz, rajderze w ogóle o uziemieniu w gniazdku. Zresztą, chłopie, ja nie miałem nagłośnienia, ja miałem dwa głośniki w Rolandzie 50 i w ogóle, wiesz, od kolegi mojego brata kupiłem dwie pasywne Yamaszki. To były Yamaszki SE15 i do tego Power Mixer EMX68ES. I powiedziałem do niego, stary, no nie mam tyle, bo on chciał za to 1500 zł, bardzo tanio jak na tamte czasy. Ja mówię, stary, zarabiam 1000 zł, mogę ci zapłacić teraz 1000, ale te 500 to ja ci muszę w przyszłym miesiącu, bo nie dam rady. Wyciągnął rękę, pozwolił i pojechałem, to było, wiesz, w czwartek kupiłem nagłośnienie, w sobotę pojechałem grać imprezę, nie? Do tego na szybko mikrofon kupiłem, w sumie to dwa, bo, no czyli mikrofon miałem wcześniej, bo w tabu w tej knajpie też potrzebowałem, ale kupiłem tam ProDipa TT1, wtedy już pierwszy raz w życiu, no i generalnie, słuchaj, światełko Double Derby, takie wiesz, na halogenach obracające się, kolorowe, tam chodzące wypadały na 250-watowych halogenach, które wiesz, jak świeciły, to nie dało się tego dotknąć, można było poparzyć. Sprężynki gdzieś się wyświetlały tak prostokąciki u mnie akurat były, leżące gdzieś na ziemi, wiesz. Pamiętam do dzisiaj, że statywy na głośniki, słuchaj, ten kolega gdzieś komuś pożyczył, ten ktoś mu nie oddał, sprzedał mi bez statywów. Położyłem te kolumny na ziemi, słuchaj. Nie mając w ogóle totalnie żadnego pojęcia o nagłośnianiu imprez, słuchaj. I zagraliśmy dobre, naprawdę zagraliśmy naprawdę fajne wesele. Ale słuchaj, w ogóle zero pojęcia o czepinach, o zabawach. Oglądałem to, co było w internecie. Czasu nie było wiele, więc YouTube, wtedy początki tego całego internetu, YouTube, jakieś forum, instrumenty klawiszowe chyba wtedy już istniało, pamiętam. No naprawdę, gdzie się dało, to czytałem. Niebieskie forum było i muzyczne forum. Tak, muzyczne forum też czytałem. Jakieś tam, wiesz, swoją umowę skleciłem, przyjechała koleżanka, spisaliśmy jakiś tam papier. I mogę wam tutaj zdradzić, że to było, nie wiem, dużo czy niedużo na tamte czasy, ale to było 1200 zł, czyli jak knajpę śpiewałem za 250 zł, tak tutaj dostałem 5 razy tyle prawie. Oczywiście odpaliłem wokalistę tam chyba ze 30%, no bo sprzęt był cały mój, tam wiesz, jakiś zdrowy podział trzeba było otrzymać, więc zostało mi tam, przypuśćmy, 900 zł. Chłopie, ja z tym nie wiedziałem, co zrobić z tym pieniędzmi na początku. Co kupić, no ale pierwsze, ale tak, złoty strzał, jakby wiesz, królem życia został, ale pierwsze co zrobiłem, to pojechałem spłacić dług u kolegi, powiedziałem, stary, sprzęt na siebie zarobił, 500 twoje, odpaliłem tam flaszkę czy 5 dych, nie pamiętam, dziękuję, uratowałeś mi życie, zawsze doceniam tych ludzi, którzy mi pomogli na pewnym etapie życiowym, no a resztę po prostu zachowałem dla siebie, nie pamiętam co zrobiłem z kasą, ale no i tak się zaczęło, z tego wesela gdzieś tam kamerzysta polecił mnie komuś innemu, potem wleciało drugie, i chyba trzecie w życiu, i potem znowu była jakaś przerwa. Zerwałem stosunki z jedną wokalistką, poznałem tam drugą. Z nią zagrałem chyba 5 wesel. Potem też nam się drogi rozeszły. Okazało się, że dziewczyna nie była do końca fair, ale to nieważne. No i w 2015 roku w sumie zaczęło się Oasis. I tu już, jak zaczęliśmy w kwietniu 2015 roku, tak w pierwszym roku zagraliśmy 8 wesel, a potem od 2016 roku był już pełny kalendarz praktycznie.
No i to się chwali. No ale ta historia właśnie z tym sprzętem, z tym kompletowaniem, to po prostu jakbym widział moją tutaj przygodę, początki, dlatego że to było wiele, wiele lat prędzej. Ja z kolei jako klawiszowiec doszedłem, dołączyłem do zespołu, no już grającego długo po weselach, gdzie chłopacy tam byli ponad 10 lat starsi ode mnie. Tacy, można powiedzieć, już weselni weterani, wyżeracze, więc no ja musiałem się wyjadacze, musiałem się tego wszystkiego nauczyć, tych wszystkich sztryfek, tych kawałków takich, no bo to człowiek się uczył czego innego w ogóle. Coś tam skądś słyszał, wtedy internetu nie było, nie było forów, nie było YouTube'a i tak dalej, by tylko kasety magnetofonowe i się słuchało. Pamiętam do dziś, jak wskoczył piąty bieg budki suflera. Nie było tekstu, skąd tam ściągnąć i koledzy tam tak przesłuchiwali, przepisywali, że w końcu tam się... Tak, to były te czasy, że się pisało za życie. Tak, w którymś momencie tam coś przekręcili, że tam... tam z no powiedz, strony... jak Modern Talking pisaliście tam. Dyby, Dokładnie, ale mówię, w tej budce suflera był taki moment, że tam hej, tam z tamtej drugiej sceny rezygnacji, gest, coś takiego tam jest, a chłopacy tak, no, chłopacy tak przepisali, że było hej, tam z tamtej strony wyobraźni gest. I to co było 10 lat tak śpiewane dopiero. Pewnie. Kurczę, ktoś się słuchał wieku, a co tam śpiewacie, to chyba coś nie tak jest, ale no, to były czasy po prostu. Te kasety, to przewijanie, gdzieś tam te marsze weselne, żeby się nauczyć, to też trzeba było od jakichś dziadków tam nagrania, jakieś stare coś, no ale no szło. Sprzęt też jaki był, no to zestaw to był za dwa razy Eltron 100U. Tak, pamiętam Mahole. Dyskoteki szkolne na takim prowadziłem. Podstawówce. I po prostu... I Vermona do tego wzmacniać, Vermona, Regenti. Tak, dokładnie. No Macat, mieliśmy dwa zestawy Eltrona, na jednym zestawie szły instrumenty, na drugim szły wokale. I po prostu żadnego miksera nie było, bo to były tematy nieosiągalne. I jak dziś pamiętam, kto zna te kolumny, to one miały taką przypadłość, że się często paliły po prostu głośniki wysokotonowe, bo później dopiero ktoś tam wymyślił, wypatrzył, że można tam te żarówki zabezpieczać i tak dalej, że wytrzymały. Tak. Stosowane zresztą rozwiązanie. Zresztą najlepsze zabezpieczenie takie. No i przyjeżdżam kiedyś tam na wesele, oczywiście tam nie wiem, z półtorej godziny przed, bo to sprzętu mało, szybko było pozostawiane, chłopacy przerażeni biegają, kolumny rozkręcone, lutownice. Ja mówię, co się stało? Oni mówią, Łukasz, gwizdki siadły we wszystkich kolumnach. Ja mówię, no i co teraz? No nic, to nie ma wysokotonowych głośników. A mi się przypomniało, że w domu miałem też jakieś dwa stare Eltrony, jeszcze jakieś głośniki gdzieś tam leżały na strychu, no i pędem było jechane do mnie do domu, wykręcone te głośniki, wlutowane. Fuh, i wesele zostało uratowane. Udało się, słuchaj, ja też wielokrotnie jadąc historia. Na imprezę, słuchajcie, piszcie w komentarzu, czego wy zapomnieliście jadąc na imprezę, czegokolwiek, słuchajcie, czy to kapcie, buty, majtki, czy skarpetki, czy klawisze. Ja zapomniałem kiedyś, słuchaj, pamiętam jak dziś power mixera w ogóle i ja, wiesz, miałem tam zestaw tej Yamaszki jeszcze, a potem kupiłem power mixer, ktoś mi powiedział, że jak kupię sobie power mixer, to będzie pro. I oczywiście, wiesz, no nie poczytałem, kupiłem power mixer, no nieważne, i napędzałem te Yamaszki nowym power mixerem Yamahy, który mam do dzisiaj jako awaryjny tam sprzęt leży w garażu. No wiadomo. I zapomniałem kiedyś tego power mixera, to wiesz, całe serce wpinasz tu klawisze, wokal, jakieś tam muzykę z telefonu, no wszystko przez power mixer szło, nie? Klęknie ci power mixer po imprezie. I zapomniałem kiedyś tego power mixera, żona mi, pamiętam, wiozła, ale ilokrotnie zapomniałem, słuchaj, statywu, segregatora z tekstami dla Claudii. No jakiegoś uchwytu ramienia mikrofonowego, klawiaturki, którą steruję taką, czekaj, mam klawiaturki, którą steruję światłami. To, wiesz, zawsze mam MyDMX-a skonfigurowanego, tak, jak leżę na klawiszu, steruję sobie kamerami, a jak gramy, to steruję sobie światłami, tak. Ile razy tego zapomniałem, słuchaj, raz w ogóle kostki z MyDMX-em zapomniałem i graliśmy na światło w automacie. Dobrze, że mieliśmy jeszcze pary, a nie głowę ruchome, tak jak teraz, bo teraz to bym nic nie zrobił. Po prostu naprawdę. Ale w takim biegu to po prostu czasami nie da się czegoś nie zapomnieć. Chodzisz do garażu, patrzysz. Czeklista się taka przydaje. Czasami warto coś takiego sobie zrobić i odhaczyć. Po prostu jak ktoś może zaczyna przygodę z graniem, z wyjeżdżaniem w ogóle na imprezy. Może być przydatne na początku. Warto sobie taką nawet czeklistę zrobić, bo ja na przykład zazwyczaj ja jestem przy pakowaniu aut, jak wyjeżdżamy na grania, bo gramy w dużym składzie, więc czy tam wyjeżdżamy busem z przyczepą na przykład, czy ten, to zazwyczaj no, po prostu zawsze sprzęt, który nie jest rozpakowywany po prostu z przyczepy, stoi gdzieś tam w naszym magazynie, jest tylko układany w jednym miejscu, że po prostu zawsze
jak już pakujemy, każdy zobaczy, aha, jeszcze to zostało, jeszcze tamto zostało, więc trzeba to kontrolować, bo czasami się gra jednak duży kawał drogi od domu i byłby problem. No, teraz jeszcze wiadomo, mamy Facebooki, mamy kontakty gdzieś tam z osobami z branży, z kolegami. Od biedy gdzieś tam ktoś by zadzwonił, napisał, ktoś by pewnie pomógł, tak? No ale no, sytuacje są różne, tak? Także no, warto też pomyśleć o takich checklistach, żeby jednak się nie stresować później, tak? Bo to potem nerwy są zamiast fajnej imprezy, tak? No zdecydowanie. Jeszcze przypomniało mi się właśnie, jak to było, no teraz to wiadomo, teksty mamy wszyscy, czy tam nuty na pendrive, na tabletach, synchronizowane często z wszystkimi osobami zespołu, że tam wiadomo, wszystko fajnie śmiga. U nas z kolei to wszystko było opisane, jak to Jerzy już wspominał, w zeszytach i my też mieliśmy takie czerwone, grube zeszyty, zielone były, to tak już bardzo stare. No i kiedyś zajechaliśmy na jakąś imprezę, kolega, który spisywał umowę, no, tam wywiadu zbytnio nie zrobił, kto tam będzie, jakie towarzystwo. Się okazało, że towarzystwo no, było dość wiekowe, takie bardziej no, emeryci. No i tylko hasło padło naszego kolegi pasisty, no to co, to dzisiaj zielone zeszyty lecą. A w zielonych to naprawdę były takie już utwory pamiętające Foga i tak dalej, więc no działo się to, wtedy. To nie moje klimaty już. No. No moje też za bardzo wtedy nie były, ale szyć trzeba było, więc więc jak już padało hasło. Nie wiem jak pogodało, bo szumnie mega pada deszcz, ja zamknę okno, bo szumi. Spoko. No akurat w Niderlandach przestało trochę padać, ale też jest tak pogoda pokręcona, że w ogóle... Mam nadzieję, że Neta nie rozwali, bo na LTE jadę, okay. Ale doświadczenie pokazało, że jest dość stabilnie. Pozdrawiam, dobrze. Łukasz, sympatycznych panów. Cześć, Waldemar, pozdrawiamy. No, pozdrawiamy oczywiście, zadawajcie pytania tutaj. O, jest Waldek, hejka. Można powiedzieć, sąsiad za miedzy. Sąsiad? Dariusz tak. Obserwuje, dużo jest z nami. Nie wiem, czy od początku, czy nie, ale Darka widzę. Darku, pytasz, co dalej z akademią? No jak wiesz, teraz w pokoju jest SD9 i jest PA4X i obiecałem wam wszystkim, że będą jakieś porównania, testy. Drugi raz była transmisja z SD9, pierwsze włączenie ever. Chciałem pokazać wam, że da się po prostu włączyć instrument i na nim zagrać. Nawet w drugim dniu to okazało się, że całkiem fajne rzeczy. No bo wiecie, jak człowiek nieprzekonany do instrumentu, to też ma trochę inne zdanie o tym wszystkim. Więc robimy porównania. Potem po prostu zaczynam sezon od maja, będzie trochę odcinków mniej, ale na pewno będą te cośrodowe live'y, będą tematyczne odcinki. Planuję na zimę może ruszyć jakiś delikatny kurs podstawowej nauki grania i co przyniesie los tak naprawdę. Odcinków jest dużo, brakuje tylko jednego wspólnego mianownika na to wszystko. Ten mianownik to słowo czas. I tyle w temacie. Tego nie można niestety kupić. Pracuję też codziennie na etacie, słuchaj, od 8, czy tam od 9 do 17. Wiesz, zanim wyjedziesz z domu, dzieciaczki do przedszkola teraz, niedługo też Oliwka, druga córa idzie, na razie woża Aurelkę. No to wszystko zajmuje czas, wracam. No dzisiaj też widzisz, byłem z tobą umówiony. Prosto z pracy pojechałem do miejscowości tam Prochowice, tam mój sprzęt nagłośnieniowy stał, bo na weekend chłopaki już robili imprezę, też taką wypożyczalnię sprzętu, więc przyjechali sobie w sobotę, wypożyczyli sprzęt, odebrałem od nich w poniedziałek, no też mieli przywieźć, ale nie mogli, prosto wiesz, tam po sprzęt przyjechałem do domu, nawet nie zjadłem obiadu, połączyliśmy się już i rozmawialiśmy, więc no mało czasu na to wszystko, żeby to pogodzić, ale na pewno, Darku, akademia się rozwija i będzie się rozwijać dalej i to wam gwarantuję. Wolniej, szybciej, ale będzie się rozwijać. Super, jak najbardziej. A powiedz, Jurku, właśnie jak tu jesteśmy już przy akademii, jaka była w ogóle misja powstania tego kanału Keyboard Way? Co cię skierowało, że po prostu stworzyć taki kanał? Wiesz co, bo tak, dużo ludzi pisało do mnie, bo zanim było Keyboard Way, to był zespół Oasis i na tym zespole Oasis... No tak kojarzę od początku, tak, zespół właśnie Oasis. Tak, co środę o 20 godzinie robiłem live'y. I te live na początku oglądało 5 osób, potem 10, potem 15, potem 50, potem 100, a potem okazało się, że nawet tych osób miałem 300 i prawie 500 raz. Może przesadzam, było gdzieś około 300 w każdym bądź razie. Jak wiesz, graliśmy sobie te live, graliśmy, to w pewnym momencie zaczęli do mnie pisać różni ludzie. Cześć Jerzy, jak zrobić to, jak tamto, a fajny masz styl, a może się podzielisz, a jaką barwę tu użyłeś, a jak tamto, a jak ty robisz, że to robisz, wiesz, że tak szybko się przełączają brzmienia, albo jak ty tyle rzeczy godzisz naraz. No i pomyślałem, po co ja mam każdemu, wiesz, odpowiadać na te pytania, jak założę taki profil, na przykład jakiś Akademia Keyboardu, nie wiedziałem, że to będzie się jeszcze tak nazywać w ogóle,
i po prostu będę takie rady udzielał ludziom na szerszą skalę, skoro widzę, że jest jakieś zainteresowanie tematem, no to postanowię działać z takimi tematami. A tym bardziej, że wiesz, już wtedy oglądałem tych moich mentorów, których tam wymieniałem wcześniej, no to byłem podjarany taką gestią, jak zobaczyłem, że wiesz, świat mi daje w ogóle zaproszenie do tego, żebym to zrobił, no to pomyślałem po prostu, że działam z tematem. Chociaż fanpage był założony pół roku, rok czasu, wisiał w zawieszeniu, bo nigdy nie miałem czasu i chęci za to zabrać. W końcu po pewnych tam życiowych wydarzeniach, mniejszych, większych, o nich nie będę teraz mówił, powiedziałem, że działam sam, Keyboard Way, Akademia Keyboardu, rośniemy w siłę i jedziemy z tematem tak do dzisiaj. Więc tak to się zaczęło. No i misją, słuchajcie, tego jest kolejna sprawa, bo to, że tam pomoc daje ludziom, ja chcę ludziom pokazać, że na keyboardzie da się grać. Da się grać, bo no, dużo, się. Słuchaj, no Łukasz, sam wiesz, gracie na weselu, wiesz, wy macie może pełny skład, może 4 osoby, może 5, są zespoły, które mają 7 osób, wiesz, pełna grupa zawodowych muzyków. Zgadza się. Jestem w duecie z wokalistką i wiele gości wchodzi, wiesz, na scenę, mierzy mnie z góry na dół i mówi, ten gość nic nie gra, tylko potem stają sobie z boku takiego klawisza i przychodzi przerwa, mówi, no stary, wiesz, grałem na weselach 20 lat temu, ale takiej technologii to nie było i widzę, co robisz, to szacunek, nie? I wiesz, no i to jest wtedy fajne, bo się mega ciepło na sercu robi i chcę chłopakom pokazać, że po prostu na keyboardzie da się grać. I stąd też taki hashtag na koszulce, jestem stylowy, to są też moje autorskie hasła. Cała seria produktów, koszulek i tak dalej. To o tym będzie za chwilę, że da się na keyboardzie grać, a nie udawać. Ten instrument, owszem, naśladuje wszystkie instrumenty, jakie są na ziemi, praktycznie wszystkie. Da się zagrać też praktycznie wszystko, ale grać. Chłopaki, keyboard nie jest dopuszczania midów i dopuszczania MP3-ek. Chcecie puszczać MP3-ki? To może telefon sobie wziąć. Nazwijcie się DJ-em, chociaż DJ to też obraza dla tego stanowiska. Podłączcie sobie telefon, ale nie zabierajcie innym chleba. Chociaż każdy zarabia jak może, to też wiesz. Każdy ma swojego klienta, to też ja rozumiem. Natomiast bądźcie po prostu uczciwi z samym sobą, bo mi by było po prostu wstyd za pewne tematy i tyle. Jeszcze jak wiesz, widzę tych ludzi, co odpalą sobie tam play, wiesz, wali, no brzydko powiedziawszy, wiesz. Wiesz, skąd mi się to wzięło? Ja miałem ojca, który też wiedział, jaka jest technologia i no teraz jest świętej pamięci, ale wtedy jeszcze żył. I byliśmy na weselu, gdzie właśnie był zespół. To było weselu mojego kuzyna w Żarowie. I tam był taki właśnie zespół, nie pamiętam jaki mieli instrumenty, bo ja byłem latającym brzdącem pod stołami, pod krzesłami, ale zapamiętałem jeden tekst, jak ojciec powiedział o 4 rano, tak wiesz, mój ojciec się nie pierdzielił, przez całą salę krzyczał o 4, jak już goście wyszli, ej ty gościu, wyciągnij te druty z palców, bo nie mogę na to patrzeć, wiesz, to powiedział to zupełnie innymi słowami wtedy, jak wiesz, człowiek po trzech kielichach, ale powiem ci, było grubo i do dzisiaj te słowa mi zostały. I tak jakoś no sobie to wszystko połączyłem naraz i stwierdziłem, że nigdy w życiu nikt u mnie nie usłyszy na Akademii Keyboardu Mida, jak na weselu gram Mida, chyba że będę o tym Midzie opowiadał, robił jakieś przeróbki, edycje, dokładnie, szkolenia. No bo ale można ja cuda zrobić też z tego, tak? Tak, oczywiście, to służy do wielu innych rzeczy, bo też wiesz, dużo ludzi pisze do mnie, że ja nie wiem, co to jest MIDI, że myślę, że to jest tylko podkład. Ja wiem, że to jest w ogóle cała technologia komunikatów, tak, że można do tego dogrywać, że można do tego edytować, że światło to też można MIDI. Sterować MIDI i tam oczywiście, dalej. Oczywiście, no, ja to wszystko wiem. Oni mi wiesz, też mocno zasegregowali, jak wyszedł w ogóle tam, wiesz, hashtag fuck MIDI, to tam pewne grono w ogóle ludzi zaatakowało niepotrzebnie totalnie, bo myśleli, że ja nie wiem, co to jest MIDI. Ja doskonale o tym wiem, ale w taki mocny sposób chcę chłopakom pokazać, że keyboard służy do grania. I tyle w temacie. Jeśli grasz sobie z MIDA, jedziesz na żywo, całe pianino, całe zagrywki instrumentalne, szacun, rules. Jeszcze lepiej, jak tego MIDA zaprogramowałeś od zera. Ja tego nie potrafię. Podwójny szacun. Ale jeśli ty odpalasz na imprezie play, start i twoja praca polega na tym, że odpalisz play, start i będziesz od 12, od 16 do 4 rano. Obój gra jeszcze często gdzieś tam. Na linii tam, tak, na linii instrumentalnej obój. Wiesz, walił w ciula i no to po prostu to jest nie tędy droga, nie? I tyle w temacie. To jest tyle ode mnie. Zgadza się. I to jest właśnie to, że też skłoniło ciebie do założenia tego kanału, do rozwoju kanału, właśnie inspirowanie się osobami ciekawymi, które odniosły sukces. I często jest to powtarzane, że można zrobić coś, ale można jednocześnie trafiać do bardzo wielu osób, tak? Praca, którą zrobisz raz, na przykład usiądziesz, zrobisz prezentację, porównanie instrumentu, fajnie, tak jak to właśnie masz pomontowane, zgrane, to wszystko opisane, screeny z ekranu umieszczasz, no po prostu osoba, która jest w temacie zainteresowana, to z tego wyciągnie bardzo dużo, to można to wykorzystywać już naprawdę na wiele, wiele, wiele sposobów. Można
robić recykling później tych treści za rok, czy za dwa, czy za pięć, na przykład unowocześniać to. Gdzieś tam, no mówię, tak często powstają na przykład kursy online w ten sposób, dokładnie, które są później za duże pieniądze sprzedawane. Bo po prostu ktoś nad tym posiedział, zrobił jakiś jeden, drugi, trzeci czy dziesiąty webinar i później te treści pomontował, wykorzystał i po prostu to na tym można też zarabiać. Więc szacun dla ciebie za to, że po prostu tyle czasu na to poświęcasz, że edukujesz ludzi i dajesz dużo dobrego takiego, że można po prostu wejść, posłuchać, popytać się, zainspirować się czymś, no bo mówię, muzyka, keyboardy to nie są tylko MIDI, MP3. No nie ukrywam, że też mnie to rozwala, jak słyszę, ktoś kupuje Genosa czy tam Tyrosa i MP3 dobrze nie grają, czy coś. Tak, MIDI mu źle brzmią na tym Genosie, ten Genos jest taki zły, nie? Problem jest tylko, że chłopak MIDA z Tyrosa dwójki skopiował, bo nawet nie wiedział, że na Genosa zrobili dedykowane, wiesz, i odpalił i to tak gra, nie? No to po ale prostu są to do samoprogramowania przecież specjalne, nawet polskie oprogramowania do edycji MIDI i tak dalej. No jak już ktoś tam chce z tego korzystać, nie korzysta, ale niech korzysta to w mądry sposób, a nie jak tam kopiuj, wklej i ściągnąć z jakiegoś portalu, bo aby nie zapłacić i... No, to kolejna kwestia jest, tak. Potem tak lecą takie cuda po prostu, że się wychodzi po prostu z imprezy, no bo się nie da tego słuchać, nie? bo tak to wygląda. Dobrze, bo już czas nam bardzo leci. Tak jest. Ze mną można gadać, słuchaj, dniami no, i nocami. Wiadomo, no to podejrzewam, że na tym jednym live to się nie skończy. Takie pytanie, bo wiadomo, no swojego czasu została nas ta pandemia, się to tak okazało, że te imprezy jednak no, zostały zamknięte, zamroziło nas tam, wiele osób gdzieś tam, wiadomo, no, szukało jakiejś pracy gdzieś za granicą, czy gdzie indziej, lub w ogóle się zamknęło w swoich domach, zaczęło się zamartwiać tym wszystkim i co to będzie, no i czekają do dziś pewnie jeszcze na to, że będzie lepiej i wrócimy do tego wszystkiego tam, no, co było przed pandemią. Nie ma co się łudzić, tak pięknie, tak zaraz nie będzie. Ale co się u ciebie wtedy wydarzyło, Jurek, tam? Jak ty też tak usiadłeś po prostu na tej kanapie przed tym telewizorem i powiedziałeś, no dobra, no to więcej czasu teraz wolnego będzie, bo nie ma imprez. Czy ruszyłeś jeszcze bardziej z tematami i zacząłeś się rozwijać? Wiesz co, to był czas w ogóle, że jak pojawiły się pierwsze lockdowny, to był czas, że wiesz, no zobaczycie sobie na statystykach, to wtedy zrobiłem bardzo dużo odcinków na kanał Akademii, więc po prostu nie próżnowałem, ale wiesz co, to był pewien czas też namysłu, bo jeden człowiek, jedna decyzja, jedna dźwignia rozłącza ci stary sposób na życie totalnie do gówna, do dna, do zera. I wiesz, decyzją jakichś ludzi zabierają ci chleb, pieniądze i całą resztę i sobie siedzisz po prostu i myślisz. I z tego wyciągnąłem jedną bardzo ważną lekcję, że nie można mieć w życiu jednej nogi, na której stoi cały twój świat, bo podejdzie ktoś z dużą siekierą i ci tę nogę po prostu skosi. No to... A ty wtedy wiesz, nie możesz się pozbierać, bo cały świat ci runął w gruzach i zaczyna się psycholog, psychiatra, dragi, cuda nie widzę po prostu. Wiele ludzi się tutaj nie podnosi z tego i wiesz, poddaje po prostu. Natomiast no ja po prostu wiesz, dla mnie to był fajny też urlop, nie oszukujmy się, bo miałem czas, żeby pobawić się z dzieciakami. No tak. Słuchaj, dużo czasu im poświęcić. Ja 19 rok miałem naprawdę mega, mega owocny. Tam, słuchaj, no grubo, ze 100 umów ponad zrealizowałem, bo nie tylko zespół, ale też dekoracje światłem, taniec w murach, ciężki dym, napisy love, ścianki ślubne, no cuda na kiju. Więc po 4-5 imprez, słuchaj, w weekend potrafiliśmy realizować, więc przyszedł ten czas luzu, to był takie 2-3 tygodnie, miesiąc czasu, trochę chilloutu, ale potem jednak ciężka praca w końcu jeszcze raz porobić. Zresztą ja cały czas na etacie pracowałem, bo wiesz, dla mnie się dużo nie zmieniło. No tak. Poza tym no, wiesz, że, no, że na etacie okej, zarabiam tam na ZUS teraz i może chlepa na Oasisie, na keyboardway, na cukierki. Ale zawsze tak, jest. Ale to jest podstawa i teraz dziękuję, że w ogóle nie zrezygnowałem z pracy też, bo już miałem z pracy odchodzić. Dziękuję, że nie zrezygnowałem z pracy, bo przez to przetrwałem. Natomiast po prostu siadłem i zacząłem rozwijać Akademię Keyboardu. Pojawiła się strona, pomysły na sklep już wtedy były, swoje autorskie produkty, jakieś szkolenia, po prostu wyszedłem z ludzi taki, jaki jestem, opisałem siebie, powiedziałem, jeśli chcecie, zapłaćcie za moją wiedzę, jeśli nie, to macie pierwszą usługę za darmo, czy tam pierwszą lekcję, telefon, kurs, cokolwiek. Przepraszam, no i po prostu działałem, nakręcałem covery, nakręcałem filmy, materiały. Teraz jak były lockdowny, te jesienno-zimowe, listopad, tam się zaczęło chyba, w sumie w październiku zagraliśmy ostatnie wesele, tak?
to pojechałem też do człowieka, który nazywa się Marian. Jego też serdecznie pozdrawiam, bo znowu jego instrumenty mam w studio. To on mi pożyczył tam wtedy kilka instrumentów. Słuchaj, no napisałem posta na Facebooku, że pożyczę instrumenty, potrzebuję tak, do testu. Tak, widziałem. Odezwało się sporo osób. Oczywiście sporo osób, tam, że w życiu mi nie pożyczy, że to trzeba być debilem, żeby dać komuś instrument. Wiesz, fala hejtu w jadrę pomyli, a to wszędzie. Tym się nie przejmujemy, ale odezwało się naprawdę do mnie sporo ludzi, zresztą tutaj też Szymon, który pożyczył mi swojego Korga PA700 na testy. Zrobiłem te testy porównania, no i tak to wszystko się rozwija. Ile się dało, tyle po prostu działałem. No, słuchaj, remont studia też żeśmy zrobili w czasach lockdownów. No remont pokoju żony, no jakieś wspólne w ogóle wieczory, wiesz, z żoną, no to no, są tematy, których nikt ci nie odbierze, bo nie wszystko kręci się wokół kasy, natomiast u mnie zawsze jest ostra jazda i bez trzymanki, ile się da, to żona wie najlepiej, ile mnie w łóżku nie ma, powinno być. No, jakby moją żonę zaprosił też tutaj do live'a, to byś sporo też powiedziała, ciągle gdzieś w trasie, jak nie tu w pracy, to tam, to grania, inne rzeczy, ale no... U mnie też często było tak, że wiele osób się zastanawiało po prostu, po co ja tam się zajmuję, tu zespół, tu praca w Holandii, jeszcze jakaś firma i tak dalej, jeszcze jakieś działania w internecie, po co mi to wszystko, no ale przyszedł ten zastój, jaki przyszedł, ta sytuacja, która nas została i nie było jakiegoś takiego większego problemu, że kurczę, no nie ma teraz imprez i co dalej, tak? Ale jak ktoś tylko włożył przysłowiowe jajko do jednej raszki, do jednego opakowania i tylko bazował na muzyce, na weselach, bo było dużo, bo faktycznie no nie ma co ukrywać. Jeżeli ktoś ma dobrą firmę, dobrą markę, dobry zespół, to umów naprawdę jest bardzo wiele i jest co robić w sezonie. Plus jeszcze bardzo wiele zadatków. Firmowe, zadatków, no to już temat rzeka jest, to mogę też to powiedzieć. Śmiało, to wiadomo. No ale trzeba się z tym liczyć, tak? No się prowadzi działalność gospodarczą i trzeba się z pewnymi rzeczami tutaj też zmierzyć i mieć tego świadomość, tak? Ale no trzeba raczej tak wielotorowo działać. Nawet u ciebie jest fajna sprawa, bo jednak praca ta etatowa, zawsze to jest jakaś tam zabezpieczenie, jakaś twarda, stała rzecz. Noga, tak? Chociaż tak, też jest stabilna noga. Dostaliśmy po tyłku jako ta działalność. No tak, wiadomo, ale no zawsze to jest, tak? A dodatkowo właśnie tutaj działalność muzyczna i tak jak tutaj zaraz do tego dojdziemy, bo w sumie tutaj Jerzy to nie jest tylko zespół Oasis. Oprócz tego jest jeszcze tak wypożyczalnia sprzętu, wspominałeś? Tak. Taka mini, mikro naprawdę, mikro malutka. No też jak ja taką prowadzę, jak jest sezon, to można całkiem tam coś fajnie zarobić, bo... Przepuśćmy na 3 do 5 ZUS-ów w roku da się na tym zarobić. No dokładnie. Także zawsze coś tam jest. Atrakcje weselne, tak? Ciężki dym, napis tak, słów. Tak. Nawet ten napisów to już mam teraz 4, bracie, to już się przestało, się skończyło robić modne, ja kupiłem kolejny, bo mój ma właśnie, takie branie jak żaden inny, słuchaj. Więc teraz kolejna maszyna do dymu ciężkiego już trzymamy, możemy, wiesz, trzy usługi świadczyć w jednym miejscu. No ale to, wiesz, świadczy o tym, że jednak jest też popyt i można fajnie uzupełnić swoją ofertę i wykorzystać też po prostu fakt, że masz na przykład jedną umowę podpisaną na wesele i dodatkowo zaproponować naszym klientom usługi dodatkowe. To też jest takie fajne wykorzystanie jednego kontaktu, tak, bo ma się tego lita, jak to się mówi. I zawsze można tutaj dodatkowe usługi dosprzedać i wtedy faktycznie często się zarabia już takie fajne pieniądze, czyste pieniądze, bo jest to coś dodatkowego, tak? Oprócz tego jeszcze tutaj usługi takie jednoosobowe, tak? DJ-ka tutaj powłączona. Tak, teraz w ogóle, wiesz, pojawiła się nowa usługa w ofercie Oasis, no taka, wiesz, usługa One Man Show. Ja zawsze mówię, śmieję się, jestem człowiekiem, któremu piach w oczy wieje. Słuchaj, zespół zakładałem. W pierwszym roku tam, wiesz, jedna impreza, potem druga, potem piąta, ósma. Mam wspaniałego brata, wspaniałego DJ-a, który grał w klubach, nigdy nie chciał dać się namówić na wesela, bracie. Nigdy. On nie będzie grał, bo to dla niego, wiesz, dno, on się nie będzie tam zniżał, bo wiesz, DJ wysokiej rangi i tak dalej. Okazało się, że słuchaj, zagrał wesele, zaraz, jedno, drugie, trzecie i w rok cały kalendarz zapisał, słuchaj. Ja mówię, stary, ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Ja, wiesz, tłukę jako zespół śpiewamy, tam szła dzieweczka do laseczka, wiesz, nowsze tematy starsze, biesiada, biegasz za kordonem między stołami. Gość robi naprawdę fajną robotę, bo wiesz, animuje ludzi, puszcza muzę, biega wśród gości z mikrofonem, no robi to tak jak nikt inny,
Ale to też pokazuje, wiesz, jaki lejek jest na klienta. No trochę rynek się nam jednak zmienia. Więc postanowiłem, że zrobię usługę One Man Show i to jest usługa znowu, której też praktycznie nikt w okolicy nie ma, bo nie znam takiego drugiego gościa, który zagra ci na Genosie, zaśpiewa na przykład z dwójkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, co by chciała. Dokładnie. Potem dla młodszych zrobimy fajny temat DJ-ki, potem dla całych zrobimy Belgijkę, taniec animacyjny. Jak trzeba, to gość jeszcze za kordonem wyprowadzę. Biesiadę możemy zrobić, jeszcze planuję kupić cater. Będziemy puszczać sobie z Hordlooperem na przykład, albo jakiś gotowaraż, który nagram, na przykład jakiegoś Sławomira i będę robił show z katerem na scenie i do tego jeszcze śpiewa. No w ogóle będzie rakieta, nie? Tak jak wiesz, jest zawodowy skład i wychodzi gość z saksofonem czy z gitarą, no tak, w ludzi, tak, to ludzie to kochają, stary. A nie wiesz, ludzie, którzy siedzą, grają, jakby przyszli za karę i tyle, nie? No tak. Więc, jeśli chodzi o katera, to polecam to Roland Lucyna. Bardzo fajny syn, taki nabyłem i to jest w sumie, można powiedzieć, ma historię ten utwór, bo go kupiłem, no też znasz Tomka Włodarczyka, DJ-a Tomo. No tak. Też na łączach no, dokładnie. Tak. No, pamiętam jego wyczyn w Żgowie na zlocie muzycznego forum, jak po prostu zagieł wszystkich tam klawiszowców z flagowcami, wszystkich tam prezenterów instrumentów, a wyjął swoją właściwą 730. No i Tomek, to jest muzyk przez duże M. To jest gość po prostu. Tak, chichot się tego, no chłopie, no co ty wyciągasz tutaj, no wtedy Genosa nie było, Tyrosy były, tak, tam Korgi tak, i tak dalej, no tu gość 730 wyciąga, ale jak pierwsze takty poleciały, po prostu jak zaczął grać, no to wszyscy szczęki zbierali z podłogi, co tam można wyczyniać. No i dokładnie. Znamy się wiele lat się z Tomkiem znamy i właśnie chciał sprzedać Keitar i od niego to licencję kupiłem, się okazało, że na tym instrumencie powstawały pierwsze szkice muzyczne utworu Piękna Młoda. No widzisz. Także mówię, no jest to instrument z historią, na pewno na długo u mnie zostanie i na pewno może fajnie się tam pobawić z tym sprzętem, także jak najbardziej. Pewnie wiesz, propos tego jeszcze ci przerwę, wtrącę się, jak mówiłeś, że Tomek wyszedł z tą 730, to się śmiali. Jak poleciało kilka taktów, to zmienili zdanie. Słuchaj, no ja ostatnio w tym studio grałem, robiłem transmisję z instrumentu, słuchaj, którego kupiłem za 580 zł. Rozumiesz? 580 poleciłem zł. Już ten instrument dalej, tą Yamaszkę. Jedno przejście z A na B, jedno przejście z B na, jedno wejście, jedno zakończenie, 130 brzmień, 130 stylów. No jakieś tam 32 głosy polifonii, 5 oktaw, 2 głośniki, słuchaj, kilka guzików i naprawdę dało się zagrać, słuchaj, ja grałem na tym chyba z 2,5 godziny. Słuchaj, pokazałem ludziom, że na takim instrumencie da się. Nie, to było wtedy takie all playing, no talking. Tak. Ja nic nie mówiłem wtedy, oni tam, zaśpiewaj nam, ja mówię, stary, do czego, przecież wokalizera nie ma, nie? No ale chciałem pokazać ludziom, że da się po prostu zagrać, wiesz, człowiek, który gra na co dzień za klawiszu, tam za, no nie wiem, dzisiaj kosztuje 17 tysięcy, ja kupiłem może trochę taniej. No, też przechodzą przez moje ręce coraz to różniejsze instrumenty, chociaż dosyć mało, ja nie mam dużego doświadczenia z tym, no po prostu chcę ludziom pokazać, że się da, bo wiesz, oglądają mnie Genosy, Tyrosy i mówią, kurczę, no ja nigdy nie będę miał takiego instrumentu i w pewnym momencie ci ludzie nabiorą dystansu, że ja nie jestem dla nich, że to nie jest mój pułap, też się poddadzą, ale ja chcę pokazać ludziom, że nieważne, czy ty masz instrument za 500, 1000, 2, 5 czy 15, jesteś w stanie zagrać i tak jak właśnie Tomek pokazał, chociaż 730 to flagowiec, stary, ale flagowiec. No raczej. Zagieł, słuchaj, tam może dwie czy trzy osoby na sali by się znalazły, które zagrałyby tak jak on albo lepiej. Zgadzasz. Przecież nie wiem, czy jedna osoba zagrałaby lepiej. I to jest Tomek, właśnie to. Tomek to jest po prostu legenda i do dziś można zobaczyć tam na YouTubie to nagranie. Tak. Szacun dla naszego kolegi po prostu, bo mega skromna osoba, ale jak wyjmuje instrumenty, to dzieje się. Dobra. I wokalnie, i instrumentalnie naprawdę fajne rzeczy robi. Warto obserwować też jego poczynania tam na Facebooku, bo warto się też inspirować tam jego twórczością. Polecamy. Także dobrze, to mamy tak, czyli jednoosobowy tutaj DJ i granie, biesiady, fajna sprawa. O marzeniach właśnie zaraz będzie, też fajne pytanie padło. No co odpowiadamy? Podesz, jeszcze mamy takie pytanie. No dawaj. Tutaj wiadomo, jeszcze też sklep jest, tak? Internetowy. Tak. Pojawił się też sklep Akademii Keyboardu. Słuchaj, ja chciałem, w ogóle myślałem, że wiesz, zrobię 2-3 filmy, że Akademia Keyboardu, to w ogóle ludzie się na to rzucą. Okazało się, że totalnie nie.
No i nie jeden by się znowu poddał, że wiesz, to nie biznes, że to nie wypaliło, ale ja mówię, jak mam się poddać, skoro ja zrobiłem 3 do 5 materiałów. I wiesz, no nie byłem w stanie nawet oczekiwać, że ktoś się na to skusi. I ja na początku w ogóle chciałem te szkolenia, które są w formie na przykład filmów Yamaha Bez Tajemnic, to chciałem nagrać albo jakąś przebitkę, albo jakieś demo, ale cały dostęp po prostu zrobić płatny, jakieś mikropłatności, 5-10 zł. Ale potem stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo nie mam w ogóle zasięgów. Nie mam zasięgów, to nie będzie komu tego kupić. Więc zrobiłem 99% wiedzy za darmo i cała seria Yamaha Bez Tajemnic jest dostępna na YouTubie za darmo. Totalnie za darmo. Zresztą nie tylko ta Yamaha Bez Tajemnic, jest tam jeszcze w ogóle Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko, tam taka seria mentoringowa. Znaczy nie o takim tytule, ale ty też tak możesz. To coś takiego, tam live z Oasisu Busa, jeszcze jak zaczynałem Akademię Keyboardu, jak 3 osoby oglądały transmisję na żywo, słuchaj, to są fajne czasy. No jest sporo, przepraszam, sporo wartościowych tematów. No i po prostu postanowiłem, że no koniec z tym, muszę zrobić jakiś swój autorski produkt. Ja zawsze marzyłem, stary, o tym, żeby sprzedawać cokolwiek, co jest moje, tutaj wymyślone i tutaj zarobione i tutaj poczute. I pomyślałem sobie, że szukałem w ogóle czegoś, co przyda się nam klawiszowcom i wymyśliłem, że nie ma na rynku ładnych, porządnych pokrowców przeciwkurzowych na instrumenty. Zgadza się. I napisałem sobie ręcznik, jakaś płachta tam. Tak, płachta, poduszka, jakaś tam, wiesz, karimata, no cokolwiek ludzie kładą, tak? I wymyśliłem sobie, zawsze na koniec roku, jak sobie, wiesz, sumuję ten kalendarz, bo wszystkie wesela mam w terminarzu wpisane, tam piszę, ile zarobię, tam wydatki, plany, marzenia, taki bilans zysków i strat, to podsumowuję i zawsze piszę sobie marzenia. I sobie napisałem marzenie, kilka tematów, zawsze piszę więcej, niż jestem w stanie zrealizować, żebym mógł też sobie wybrać, co chcę na przykład, jak nie mam, nie wiem, do czego zmierzać. Tam napisałem sobie pokrowce przeciwkurzowe na keyboardy. Ja to zrobiłem w tamtym roku, to było w sumie w 19 roku to zrobiłem już. Pierwsze produkty się pojawiły. No i to się odbiło rewelacyjnym echem. Zanim zacząłem sprzedawać, to 30 osób wyraziło chęć zakupu. Spisałem sobie ich w notesie, pojawiły się pierwsze produkty. Słuchaj, w pierwszym miesiącu sprzedałem chyba 30 paczek. 30 produktów. Cieszę się jak małe dziecko. I znowu myślałem, że 30 pokrowców sprzedam, będę gość. Dzisiaj sprzedaję, słuchaj, 30 w miesiącu, 50 w miesiącu, plus do tego jakieś inne koszulki, gadżety. No i zarabiamy, słuchaj, na ZUS, trochę na cukierki. Chciałbym to skalować dalej. Chciałem z tematem iść za granicę. I tak zastanawiam się ciągle, gdzie to, wiesz, gdzie to skalować dalej. No pojawiły się koszulki, pojawiły się bluzy. No fajny to temat teraz właśnie z tymi ciuchami, bo to też... Tak, taki keyboard wear to się ma nazywać w przyszłości. Kubki, słuchaj. Takie kubki. Myślisz, że ja takich kubków sprzedałem setki? Słuchaj, tych kubków kupiło może 30 osób. 30. Do drugie 30 kupiło, które w ogóle nikt nie znał, bo wiesz, inni ludzie trafiają na sklep, inni ludzie są na Allegro. Na Allegro gdzieś ktoś przypadkowy wpisze prezent, coś się tam, wiesz, wydarzy. Tutaj sprzedałem 30 kubków. 30 kubków sprzedałem na Allegro. No może teraz 40 tam na sklepie, okej. Okay. I myślałem, że wiesz, wydam swoje produkty, to będzie jakiś boom. No nie. Ale to wszystko, słuchaj, z tego kąsek. No trzeba małymi kroczkami. Małą łyżeczką, bo to... Powolutku rośniemy. No teraz w tym roku udało się tytuł super sprzedawcy dostać na Allegro. No też trzeba się, stary, tego nasprzedawać na dużych prowizjach, bo Allegro nie jest tanim portalem. Nie jest tanim. Tam w sumie 20% ci zabierają teraz. Więc naprawdę udało się zrobić. No i ciśniemy z tematem. No teraz mam problem taki, słuchaj, problem młodego przedsiębiorcy, któremu znowu piach wieje w oczy, że słuchaj, no nie mam produktów. Wykupili mi 2 modele pokrowców. W tym roku chyba prawie 600 pokrowców, słuchaj, uszyliśmy. To wiesz, razy po 20 modeli czy modeli, no to tam jest 30 pokrowców, tak, na model. No i słuchaj, wyszyliśmy to w grudniu, przychodzi maj, a ja już nie mam 2 pokrowców takich popularnych, prawda? No i słuchaj, no mówię, dobra, no to do dziewczyn, słuchaj, dziewczyny szyją suknie ślubne w sezonie ślubnym, a w zimie pokrowce. I w zimie produkujemy dla mnie, a w sezonie ślubnym nie mamy o czym gadać. Rozumiesz, ja się denerwuję, bo kasa mi leci przed oczami, bo konkurencja zarabia, bo jak ja zrobiłem pokrowce, to zaraz tam chyba 2 czy 3 firmy już robią te pokrowce. Tak, nieważne, niech sobie robią. Ja tam nikomu chleba nie chcę zabierać. Natomiast wiesz, siedzę tutaj i się denerwuję. No to słuchaj, okazało się, że dziewczyny, słuchaj, Jerzy, zrobimy ci tam tydzień, będziemy szyły. No doświetnie, to ja dzwonię, zamawiam materiał, no przykro mi, materiał będzie dopiero za 3 miesiące, bo płynie z Tajlandii kontenerem. No. Słuchaj, a materiał sobie ubzdurałem, taki premium, to jest w ogóle materiał Blackout, z którego się robi takie zasłony, kotary w kinach, dźwiękochłonne, dźwiękoszczelne, bardzo gruby, wytrzymały, po prostu drogo mnie kosztuje ten materiał i no nie ma go, stary,
pamiętasz, miał być Żgów w 2020 roku i myśmy, no, na miał być. Myśmy na ten Żgów byli zapisani i my powiedzieliśmy, słuchaj, żona, jedziemy się szukać materiału do Żgowa, bo to Żgów to jest centrum polskiego, no tak, tkanstwa. Dokładnie, zgadza się, tam na wszystkie... Tylko tam, słuchaj, pawilon, to Turek, Turek. Tak, wszedłem z próbką mojego materiału, to on, sorry brother, to jest za gut, u nas taki gut nie ma. To nie sprzeda się. Słuchaj, przeszliśmy chyba z 50 straganów czy 100 i mówię, no słuchaj, no nie będzie tych pogrowców, nie? No i okazało się, że już taki zdenerwowany, weź telefon, szukaj coś. Okazało się, że w Łodzi jest hurtownia, słuchaj. Mhm. W Łodzi hurtownia, dzwonię, telefon jest, podjechaliśmy. Dobry, drogi, dobry, bierzemy rolkę tam, czy dwie, czy trzy kupimy rolki na Transita, pojechaliśmy. Słuchaj, trzy rolki materiału, wiesz, 6 000 zł na pacę, to wiesz, paka wielka, to rolki, to materiał, to takie. Dokładnie. No, za całe pieniądze kupiliśmy. Pojechaliśmy szyć, słuchaj. No i tak to się dzieje. W tym roku powiedziałem, że albo zrobię tyle pokrowców, że mnie żona z domu wyrzuci, albo po prostu postawię jakiś magazyn i tyle. No, zgadza się. No, w ogóle tutaj mamy też dla wszystkich osób, bo widzę, że naprawdę dzisiejszy live ma sporą popularność. Chyba jeden z najbardziej oglądanych live'ów, które się u mnie tutaj odbywają. Rozkręcamy się, tak. Rozkręcamy się, dokładnie. Cieszymy się też, że wam się podoba jak najbardziej. Miło też dla nas. Oczywiście pytania jak najbardziej możecie zadawać. I tutaj też z Jurkiem ustaliliśmy, że taki mały konkurs będzie po prostu dla osób, które najwięcej razy udostępnią tego live'a teraz lub po prostu w ciągu tam dzisiejszego wieczora lub jutro. Sprawdzimy, która z osób udostępniła, jedna czy dwie, no to już ustalimy po prostu i wylosujemy takie osoby. Bez problemu mogą być nawet dwie. Pokaż. Dobrze, dobrze. I tutaj Jerzy może powiedz, co będzie nagrodą tutaj. Słuchaj, nagrodą będzie kubek Akademii Keyboardu prosto pod drzwi od kuriera albo do paczkomatu, jak ci wygodnie, i 10% rabatu dożywotnio na sklep Akademii Keyboardu Keyboardway. Chyba, że jesteś w drużynie, jestem stylowy, to wy macie i tak, chłopaki, ci, którzy mają taką nakładkę, jak zobaczysz sobie, Łukasz, na zdjęcia profilowe, zresztą to jest cała nasza rodzina Akademii Keyboardu. I skonsultujesz. Oni mają u mnie 15% rabatu na sklepie, więc zawsze jakiś gratis, chłopaki, dorzucę. Wiecie zresztą, dobrze, że sporo rzeczy rozdałem za darmo, nawet tych, co sprzedaję, zarabiam. Także warto tutaj udostępniać w ciągu tam dnia lub dwóch. Sprawdzimy z Jerzym, kto udostępni najwięcej i będziemy się z wami kontaktować. Także też będzie to dla nas takie drugą stronę podziękowanie za naszą pracę, za poświęcony czas, no i za to, że wam się też podoba, tak? Bo fajnie nam się tutaj rozmawia. Tematów jest naprawdę dużo i moglibyśmy siedzieć długie godziny. No, Żgów się po raz któryś nie odbył i nie ukrywam, że no, ubolewam nad tym faktem, bo po prostu z tych wszystkich zlotów, no ja akurat pamiętam jeszcze niebieskie forum, wtedy by fora muzyczne było, niebieskie forum muzyczne, później było muzyczne forum.pl prowadzone przez Andrzeja Wnęka, pozdrawiamy. Teraz to już zaczął prowadzić Michał Michalski z ekipą, tak, z Przemkiem Pinkosiem, także no to są już znajomości, przyjaźnie, które trwają 10-15 lat i mówię, to do dziś tam wspominamy, co tam się działo, jakie nieraz były imprezy na zlotach tych pierwszych w ogóle, to gdzie tam dosłownie parę osób tylko przyjechało i po prostu tych ludzi się do dziś zna, tak? I wiadomo, miło wspominamy po prostu te wszystkie imprezy i no niestety no Żgów niedany był nam w tym roku, no prawda jest taka, że my osobiście z Jerzym też się nie znamy tak offline'owo, tylko online'owo, no i w końcu tak. Też był najwyższy czas, żeby się jednak tam tą piątkę przybić i pogadać, no ale wierzę, że nadejdzie ten czas, że jednak to wszystko się jakoś tutaj poprawi i będzie już tak fajnie, że po prostu te imprezy też zaczną się odbywać. Jak nie w Żgowie, to kiedyś zrobimy taki wielki zjazd Akademii Keyboardu, to też mi się mocno marzy i zrobimy swoje spotkanie, tak. Dokładnie. Nasz Żgów też na pewno będę jeździł, odwiedzał chłopaków. Będzie się działo, także jak najbardziej jestem zawsze za integracją, bo to przynosi dużo dobrego, po prostu te znajomości, ta wiedza, szczególnie ta po szkoleniach, którą się nabędzie i przegada tematy, to jest... No to jest bezcenne. Na integracji dla tych, co kupią największy pakiet, tak. O. Dobrze, Jurku, bo już naprawdę tutaj czas leci nam. Plany na przyszłość tak szybciutko, bo też jeszcze występ malutki nas tutaj czeka na zakończenie. Co tam było, tutaj powiążę to z pytaniem Darka Afonsa. Już było, tak, właśnie. Największe marzenie. Tak. Wiecie co, ja w życiu postawiłem wszystko,
inaczej. Dobrze zacząłem. W życiu postawiłem wszystko na firmę, na rozwój i tak dalej. No dzięki temu, że udało się tam wynająć mieszkanie, zresztą dom, w którym mieszkam, to dzisiaj moim największym marzeniem jest kupić ten dom, bo dom, w którym mieszkam, nie jest mój. Mhm. Słuchajcie, zrobiłem wielki kredyt na sprzęt. Zrobiłem duży leasing na samochód. Spłacam to do dzisiaj. O własnego domu nie mam, słuchajcie. To jest śmieszne, więc moim największym marzeniem aktualnie jest kupić dom. Drugim moim największym marzeniem jest pracować po prostu przez internet. Tak jak robimy to dzisiaj, pracować w Akademii Keyboardu, działać po prostu w tematach, które kocham, uwielbiam, zrobić taki freestyle po prostu życiowy troszkę i nie być dla... Inaczej, żeby czas, wiesz, biegł dla mnie, a nie ja dla czasu. Może tak. Dokładnie. Troszkę dokładnie. Zluzować, pojechać, wziąć żonę na wakacje. Słuchaj, my nie byliśmy z 4-5 lat nigdzie. No u Andrzeja byliśmy nad morzem, słuchaj, w tamtym roku przyjął nas ciepło. To były nasze wakacje. Słuchaj, ludzie jeżdżą, Turcja, Chorwacja, my gramy wesela. W kredytach ludzie... często te wakacje. Słuchaj, tak, za kartę kredytową. Ja tak nie potrafię. Ja nie potrafię wziąć wizy, chociaż mam limit. Ja mogę pójść, ale ja nie potrafię. A ludzie nie mają przy tym zahamowań. Oni jadą, wiesz, kredyt, 5., 10. Ja wziąłem na sprzęt, bo wiem, że to mi się zwróci. No niestety, takie przedsiębiorcze myślenie, na każdą złotówkę patrzę dwa razy, ale to też jest, wiesz, to też nie można popaść w błędne koło, nie? Bo po prostu pracujesz i nic nie wydajesz. To też jest choroba. Natomiast ja pracuję, właśnie kończę się spłacać i przyjdzie okres... Wejdę w tobie słowo. Niektórzy umierają za życia. To często się powtarza, bo ludzie pracują te swoje tam 40 godzin w tygodniu, myślą, że będą mieli tą emeryturę gdzieś tam i często jest pyk i nie był nigdzie, nic w zasadzie jakoś nie zdziałał, nie wykorzysta nawet tego, co zarobił. Jakichś marzeń swoich nie spełnił i później jest często za późno już na takie rzeczy, nie? Dokładnie, u mnie 30 miała być przełomowym takim czasem, że będę free, uwolnię się od pracy na etacie, kupię dom, pospłacamy wszystko, będzie siana jak lodu, no niestety widzisz, przyszedł 20 rok, miał być najlepszy rok w Akademii Keyboardu, w ogóle tam Akademii, w zespole w ogóle, wiesz, najwięcej kasy, Oasis Events, tam realizacji stołów, stary, samych dodatków, nie wypaliło 80% z tego. Zrobiliśmy 20% tego, co miałem zarobić, starczyło ledwie na opłaty, trochę nadpłaciłem kredytów i zachowałem jeszcze kupę na zimę, bo wiedziałem, że to nie jest początek i to nie jest koniec. I teoria się sprawdziła, słuchaj. Teoria się sprawdziła, przydała się kasa, którą odłożyłem na kupkę, a mogłem ją rozbalować, mogłem wydać, mogłem, wiesz, przepić, wydać na lizaki, cokolwiek. Odłożyłem na zimę, okazało się, że mega się przydało. No i to jest właśnie... Największym marzeniem jest aktualnie kupić dom, pospłacać się ze wszystkiego, no i robić dla was jak najwięcej odcinków, zrobić zjazd Akademii Keyboardu. To jest dla mnie bardzo fajne, ważne, żebym z wami wszystkimi na żywo przybił piątkę. No i po prostu rozwijać się. Działamy. Dokładnie tak jak Rafał tutaj mówi, że jeżeli się nie daje drobnych nawet przyjemności, jeżeli nie korzystasz z tego, co dostajesz, no to faktycznie tylko się robi. No trzeba mieć jakiś też ten life balance, tak? Przecież to nie jest tak, że my tylko non stop pracujemy, tak, że non stop gramy, pracujemy, praca dom i tak dalej i siedzimy w internecie. Znaczy, no, u mnie czasami tak to wygląda i to właśnie też no, ja się staram tego uwolnić powoli, wiesz, bo no, to jest no, męczące na dłuższą metę. No to są takie momenty, że czasami jak się zaczyna coś nowego lub się coś rozkręca, jakiś biznes czy jakiś pomysł, to no sorry, trzeba przysiąść i czasami spać 3 godziny, 4 godziny dziennie, też o tym mówili. Tak, że tak. I czasami no zacisnąć się jednak i zrobić to, bo czasami te parę miesięcy czy rok takiej konkretnej pracy da w perspektywie czasu fajne profity, tak? Wiadomo, kanał dokładnie. Na YouTubie jak się rozkręca, to teraz nie miesza 1000 subskrybentów, tak? Ja swój kanał sam się zespołu, o tym doskonale przekonałem, słuchaj. No i ja również, ja swój kanał od zespołu też rozkręcam, no tu dosyć długo i pierwsze tam dobijamy do 2000 i po prostu, no te pierwsze 1000 subskrybentów, no to też trochę trwało, zanim później się monetyzacja odpaliła i tak dalej. No teraz jeden z coverów tam ma nasz chyba 1 300 000 wyświetleń na przykład, tak? No to ci się udało. Mój żaden film tyle nie ma, słuchaj. To po prostu też rzut taki, tak jak się często mówi. Często utwór na przykład, który jakoś jest oklepany, bo to jest tam akurat Wielka Dama, jakoś taką wersję zrobiliśmy na szybko w ogóle, bo to szybko było wszystko nagrywane i w sumie nawet to nie miało iść jakoś bardziej tam, żeby to pokazywać, promować. Poszło samo po prostu i jak wchodzę wszędzie w statystyki, no to jest utwór najczęściej oglądany. Zespół Six Band, mój zespół się nazywa. Także no
trzeba po prostu chcieć przysiąść i się tutaj nie załamywać i robić swoje i później z tego profity. Ja widzę, że Jerzy, naprawdę masz też pomysłów pełno. Tak, brakuje tylko czasu na realizację. No trochę funduszy brakło wiadomo. W 20 roku, ale no to jak masz, wiesz, milion marzeń i mniej funduszy, no to jest dobrze, niż miałbyś miliard funduszy i mało marzeń, bo to wtedy to już jest zły balans, Jak masz tyle pieniędzy, że nie wiesz, na co je wydać, to już jest, to już jest naprawdę źle. Zgadza się. Także no, jestem przekonany, że to ci się prędzej czy później uda właśnie zrealizować te większe marzenia swojego własnego domu. Na pewno będę relacjonował, słuchaj, teraz no na pewno, Instagrama, Instagrama też zapraszam serdecznie. No, postanowiłem, że media ułatwiają mi też Tak. Dobrze, Jerzy, teraz jeszcze takie krótkie pytanie. Ulubiony artysta, ulubiony gatunek muzyczny, jeżeli jesteś w stanie oczywiście określić. Dobra, bo to jest łatwe i trudne pytanie, słuchaj, bo nie mam takiego gatunku muzyki, który by był ulubiony. I nie mam takiego ulubionego artysty. Znaczy, wiesz co, z polskich w ogóle artystów to jest jeden z ludzi, na których... No w ogóle ja w życiu odwiedziłem mało koncertów, ale z żoną na urodziny pojechaliśmy na koncert Kuby Badacha. Mhm. Słuchaj, bo słuchałem kiedyś... Kiedyś słuchałem Andrzeja Załuchy, jak robiłem Alibabę do repertuaru. Wyświetlił mi się cała płyta Kuby Badacha, Tribute to Andrzej Załucha, tak? I wpadłem w wir Kuby Badacha, słuchaj. I słuchaliśmy. Potem okazało się, że Kuba miał zespół Poluzjanci. Potem okazało się, że Kuba robi solową karierę. I mi ten jego wokal tak siedzi, że naprawdę ja gościa słucham, słuchaj, dniami, nocami i to mi się nigdy nie znudzi. Teraz bardzo fajny zrobił temat z Mattem Daskiem. Polecam, bardzo fajny. Fajny numer. Ty wiesz, co to blues. No rewelacyjny temat. Słuchaj, taka muzyka kształci, tak? Ale to nie tylko jest Kuba Badach. Słuchaj, jeśli chodzi o klawisze tutaj z takich, wiesz, wykonawców w ogóle, to jest gość, który nazywa się Jordan Rudess. Czy nawet Jacob Collier. To są ludzie, których obserwuję, oglądam. Jonathan Nilsson. To jest gość, który jest założycielem grupy Dirty Loops na YouTubie. Wpiszcie sobie, słuchajcie, jakie to są instrumentalne, muzyczne sztosy, aranżacyjne. To nam się w pale nie mieści. My na tych swoich zabawkach keyboardowych to my się możemy tylko schować za ścianę, ale oglądając takich ludzi naprawdę się czegoś uczysz. Więc ja nie mam takiego gatunku muzyki, no a ostatnio swoich chłopaków zaraziłem, w sumie to głównie Maćka Tenderę. Nie wiem, czy ogląda, czy nie, jak jest to napiszę komentarz, ale pewnie chyba do pracy był, pojechał. Widziałem. Na początku był, chyba teraz do pracy pojechał, bo on takie zmiany ma. Co jest zespół coverowy, to jest dla mnie numer jeden na świecie. Oni nazywają się HSCC. Kto ma okazję, zapraszam serdecznie na YouTube. HSCC. To jest ekipa z Australii. HSCC. Czasami udostępnia na moim prywatnym profilu. Tam nie ma numeru, którego byś nie posłuchał. Chłopie, są ciary. Naprawdę, siadasz, są ciary. I to jest, wiesz, muza. My nie mówimy tutaj o disco polo, bo to się gra dla ludzi. Prawda? Natomiast takie tematy się słucha, żeby się czegoś dowiedzieć i nauczyć. No widzisz, jak ci pisze ładnie, Łukasz ma najlepszy zespół, nie tylko w okolicy. No tam jest dużo lepszych zespołów, także to nie wiem, no ale każdy swoją pracę robi, także no cieszę się, że gdzieś tam mamy jakieś swoje grono osób, które nas śledzą, oglądają, słuchają naszych wykonań. Tak jest. Oczywiście podlinkujemy z Jerzym później tam po transmisji, jutro na spokojnie. Poreklamujemy się jeszcze, linki. Tak. Czy my się poreklamujemy też, czy też właśnie do występu tutaj Tomka, o którym wspominaliśmy, występu ze Żgowa na 730 będzie. Znaczy na spokojnie, oczywiście wam tam takie niezbędne linki wstawimy. Przypomnę jeszcze tak już prawie na zakończenie właśnie o tym naszym konkursie dla osób, które najwięcej razy tutaj udostępnią naszą transmisję. Kto nie zdążył, może dzisiaj obejrzeć, to oczywiście będzie to później do obejrzenia na moim kanale YouTube. Jerzy na pewno gdzieś też to podlinkuje w swoich kanałach, bo wiadomo, niech to Tak jest. Ja już wrzuciłem, ale Facebook strasznie nie lubi, wiesz, jakim się ludzi zabiera z Facebooka dokładnie. I na inne serwery. Ale spoko. Zrobimy to kiedyś jeszcze inaczej. Zobaczymy. Ja po prostu udostępnię tobie też plik cały wideo, bo sobie po prostu teraz StreamYarda pobiorę, wyślę go do ciebie i też będziesz... No to śmiało. To ja u siebie też wrzucę gdzieś. Dobrej jakości i nie będziemy musieli się martwić tym, że po prostu Facebook nam gdzieś tam coś zabierze. Tak, że nam to nie weźmie. No to jest dobre. No, trzeba udostępniać takie rzeczy, bo to mówię zawsze gdzieś tam po latach będzie można sobie fajnie do tego wrócić i posłuchać. I w ogóle też chciałbym wam podziękować tutaj za naprawdę fajną obecność, bo widzę, że się dużą popularnością dzisiejszy live tutaj no,
charakteryzuje, jest naprawdę poziom dobry. Dziękujemy chłopakom. Tak. 20:24, a na to poniedziałek, jakby nie było, no live'y poniedziałkowe czasami mają mniejszą oglądalność, sporo. Wiem, że tutaj apostołowie Akademii zrobili na pewno dobrą robotę, chłopaki, no, dziękuję. Wielka łapka w górę. Dziękujemy, dokładnie. Także fajna sprawa, fajna społeczność, gratuluję tobie, Jurek, że masz taką ekipę. Dziękuję tutaj. Bardzo. No i tak jak obiecaliśmy, będzie tutaj na zakończenie mały występ muzyczny, także zapraszamy, maestro. Tak, słuchajcie, chyba że wiecie co, inaczej. Ja zagram jeden numer, bo nie będziemy się rozgłębiać, więcej jest dokładnie, na YouTube. Tak? Dokładnie. Natomiast tak, dokładnie. Jak macie jakieś pytania, słuchajcie, jakiekolwiek pytania chcielibyście, tylko nie z obsługi instrumentów, tylko takie bardziej, wiecie, lifestyle'owe, życiowe, cokolwiek, to piszcie teraz. Tutaj Łukasz będzie przypinał, ja będę na to po tym odpowiadał, a teraz 2 minuty dla was ode mnie. Dokładnie. Brawo, dziewczyny lubią brąz, miejmy nadzieję, tak, że ta pogoda już niedługo będzie i w tej Juracie będzie się działo. Będzie można wyjechać na plaże polskie i zagraniczne i tak, może jest tego. Nie będzie to może parawanów, tylko puste takie plaże bez tych utrudnień i będzie można śmiało korzystać z tych wakacji. Tego się trzymamy, taką nadzieję. Tak, tego sobie wam życzymy. Kobiety to są naszymi księgowymi, niechętne gospodarują naszymi zarobkami. No a tam wiesz co, to też twoje zdanie, moja kobieta, słuchaj, to też kobieta, wspaniała matka, wspaniała żona, kochana, najlepsza kochanka, wspaniała kobieta, ale też kobieta biznesu. To jest, muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę pomimo tylu przeciwności, jakie ją spotykają z różnymi tematami, to się dziewczyna nie poddaje i działa. Najważniejsze to wspiera, słuchajcie, to gdyby nie nasze kobiety, to nie mielibyśmy, gdyby nie nasze kobiety, to nie mielibyśmy tyle skrzydeł, przynajmniej ja mogę to powiedzieć o Goli, że to jest, słuchaj, ona zawsze, kiedy potrzebuje pomocy, kiedy ja płakałem, to z łzami biegłem do niej w ramiona, a rzadko płaczę, słuchajcie, naprawdę. To jest, ona mi nigdy nie odmówiła pomocy, więc tutaj gospodarują naszymi zarobkami, nie gospodarują. Zarabiaj tyle, żebyś oddał jej 1/10 i żeby mogła kupić, co chce, bracie. Tego ci życzę. Dokładnie, dokładnie. No, tutaj święte słowa, Jerzy, mówisz, też jeśli chodzi o moją żonę, też mnie bardzo wspiera, często nawet podsuwa jakieś pomysły na jeszcze większy rozwój, bo też po prostu jako kobieta może trochę innym okiem patrzy na pewne rzeczy. My czasami jako facyci jakichś rzeczy możemy nie zauważyć, może myślimy, że to powinieneś tak, a czasami takie kobiece oko też często mówi, jednak trochę coś popraw, zmień to, tamto. Tak, to wiesz, my się czy też repertuar na przykład znaleźć. Czasami mówi, tak. A weźcie to zróbcie, bo mi się ten utwór podoba, czy tamten. No zawsze warto, jeżeli są dwie osoby, które się wspierają wzajemnie, to naprawdę można dużo, dużo zrobić i najgorzej po prostu jak jest taka sytuacja, że no druga osoba ciągnie w dół ciebie. Tak, i tak. No to takie wsparcia, związki są niezdrowe. Niezdrowe. Tak. Szukajcie takich osób, które będą was wspierać, skoczą z wami, czy za wami w ogień
i dadzą się za was pokroić. Tak, takie są czasy po prostu, no i razem naprawdę można dużo i dużo osiągnąć i jeżeli będziemy się razem szanować, wspierać, to naprawdę będzie fajnie. Także o, Viola tutaj pisze, że no pomyślimy na tym, wywiad z żoną mam zrobić. Kurczę, ciekawe, nie? No, bo się skończy poza kamerami, słuchaj. Możemy tutaj chyba 4 czy 5 osób, czy 6 nawet zaprosić do takiego live'a w tej aplikacji, tak, więc tak, pomyślimy na to, bo to jest życie, to nie jest tylko tak, że się mówi cukierkowo, jak to wszystko pięknie wygląda, ale no wiadomo, wszyscy są ludźmi, nie ukrywamy, że praca też tutaj taka na imprezach, na weselach, jest to też praca, no, która niesie za sobą wiele pokus, różnych spraw takich czy innych i po prostu trzeba być mocnym człowiekiem. Tak, tak, tak. Dziewczyny, rogi i tak dalej, ale słuchaj, powiem ci jedno. Miej 20 lat i powiedz swojej kobiecie, że ty potrzebujesz wziąć 100 tysięcy kredytu na sprzęt. No. Rozumiesz? Nie mając domu, no, mieszkania zgadza się. I mając jeden samochód i ty powiedz, że ty potrzebujesz 100 tysięcy na sprzęt, bo ty będziesz grał wesela. Jaka kobieta powie, że ty jesteś normalny, słuchaj. No. Moja powiedziała, potrzebujesz, ja się podpiszę, podłożę się pod siebie całym swoim zarobkiem, dorobkiem, jaki zbierałam, pomogę ci i nigdy cię nie zawiodę. I co więcej, to ona wzięła kredyt na siebie, bo ja nie miałem zdolności, stary. Mm-hmm. Rozumiesz? Do dzisiaj auto kobiety jest na nią, leasing firma na nią stoi, bo ja miałem tam w ogóle inne przeciwności losu, jak renta rodzinna po ojcu, bo też w wieku tam 13 lat umarł mi coś nas mając tutaj? No, jesteśmy. Mówię, że w wieku 13 lat odszedł ode mnie ojciec, wiesz, no umarł, tak? I w wieku, w tak młodym wieku, no wiesz, po prostu zostałem z rentą rodzinną i nie mogłem jakiejkolwiek normalnej pracy, stary, podjąć, bo ZUS twierdził, że zaraz mi to zabiorą, wiesz, a to było więcej niż ja zarabiałem na etacie. Potem chciałem otworzyć firmę, to okazało się, że nie mogę mieć firmy, bo zaraz mi renta zabiorą. No to założyliśmy firmę na żonę i tak działamy, no tak, do dzisiaj. No. Teraz też będziemy trochę rozdzielać, bo już pewne tematy trzeba porozdzielać, poustawiać to majątkowo jak trzeba, no, więc drugą działalność na pewno będę musiał otworzyć. Po prostu z wiadomych przyczyn podatkowych będę musiał drugą firmę otworzyć. Oczywiście. I to będzie firma już na mnie, bo tam... Maciej Wieczorek, tak, te sprawy warto słuchać, też się edukować, no, w tych kwestiach, bo... Dokładnie, bo po prostu... dokładnie. No po to są pewne rozwiązania, z których można legalnie korzystać i dlaczego nie, skoro inni mogą, to też trzeba takie rzeczy wdrażyć w życie. Naprawdę, słuchajcie, tematów tutaj jest dużo, widzę, że pytań też, komentarzy sporo. Dziękujemy wam za wszystkie. No, czasu już nie mamy za wiele, będziemy pomału już dobijać do brzegu tutaj, bo no, mówię, branżowe rozmowy to są takie, żeby się rozmawiał godzinami. Tak, godzinami. Tak. Dajcie w ogóle znać, jak wam się dzisiejszy live podobał, czy się podobają wam takie... Wiecie, co macie takie robić. ...takie wywiady, czy w ogóle taka idea takich spotkań na live jest dla was ciekawa, czy będziecie też ci odwiedzić w przyszłości kolejne. No, z tego miejsca zapraszam was już w następny poniedziałek, tym razem na godzinie 20:00. I będzie tutaj z nami Bartek, znajomy. To ten od tych instrumentów, ta co za mną stoi, tak, jest D9. Tak, 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 od tych instrumentów właśnie, tak, tak. On też pokazy robił w Rzgowie i wymiatał. Tak, tak, tak. Jest też klawiszowcem grupy Make. Dużo też fajnych rzeczy robi w tym zespole. Nie ukrywam, że przedtem nie obserwowałem tego zespołu, ale jak tam się pojawił się tam Bartek, no to tam w takiej mojej ocenie wstąpiło drugie życie w ten zespół. Wiesz, to też jest mega sympatyczny chłopak. On sam do mnie napisał dzisiaj, że widziałem, że SD9 ogrywasz, jakbyś potrzebował pomocy, to służę radą, tak? Takich ludzi się też docenia. Po prostu on ci nie odmówi pomocy. Zgadza się. Tutaj pytanie od Adama Szamockiego, Łukasz, czy te piątkę zmieniam? Nie, wiesz co, mam jeszcze do kompletu, mam Korga Extrema i w moim składzie, w takim składzie, w którym my gramy, po prostu to ta konfiguracja mi tam wystarczająca jest i gdybym po prostu grał tak jak Jerzy na przykład, jako po prostu tylko one man band, przypuśćmy, dokładnie, tak, to pewnie tak, pewnie bym się pokusił, ale mówię, ja też używam, nie ukrywam, tutaj styli po prostu grając na przykład na oczepinach czy na konkursach, po prostu wtedy reszta zespołu prowadzi tam, czy bierze udział w tych konkursach, to wszystko nadzoruje, prowadzi tam te rekwizyty i tak dalej, a ja wtedy nie ukrywam, że mam takie chwile swojego czasu,
gdzie mogę po prostu sobie pograć swoje jakieś tam miksy, wyżyć się w tych instrumentach, jakieś tam 40-minutowe miksy oczepinowe, taniec pod welonem i tak dalej, także niebawem też takie live'y gdzieś tam może w piątki będę robił ze studia, gdzie trochę też tam pewnie pogram dla naszej publiki internetowej, także no trzeba działać. Pewnie, pewnie, trzeba działać, nie można się poddawać, widzę, że nawet fajne zasięgi, bo 40 osób ogląda Łukasz, więc... No i jest naprawdę, no mówię, że dzisiejsze zasięgi są naprawdę konkretne i... Chłopaki zrobili dobrą robotę, to trzeba podziękować. Jest robota naprawdę zrobiona, dziękujemy. Jeżeli po prostu jeszcze jakieś macie pytania, już wiadomo, czas nas się kończy, napiszcie w komentarzach już później pod, po prostu pod tym postem, tutaj z tą relacją. Tak jest, tak jest, będziemy odpowiadać. Odpowiemy i... tam w ciągu dnia lub dwóch sprawdzimy z Jurkiem po prostu, kto tutaj najwięcej udostępnił razy tą naszą, nasze spotkanie dzisiejsze, nagrody przekażemy. Tak, pamiętajcie o konkursie. Kubek ja od siebie też tutaj dorzucę jeszcze też jakiś zestaw naszego zespołu, jakichś gadżetów, kubek, smyczki, coś tam będzie na pewno też. Także warto tutaj wziąć udział w tym naszym przedsięwzięciu, udostępniać, lajkować, dawać komentarze. I tak jak mówiłem, kto nie obejrzał dzisiaj, może wrócić do tego, będzie tam w swoim czasie też podlinkowane na YouTubie u mnie i u Jurka, także materiał na pewno nie zginie i dajcie tam później feedback, czy wam się podobało, czy jesteście po prostu tutaj chłopaki za takimi kolejnymi. No miło, że wam się podobało. Tak, nie naprawdę jesteśmy, ciśnijcie, nie poddawajcie nie się. Taki, tak, tak, nie poddawajcie się. Właśnie, jeszcze taka może ostatnia rada może dla osób młodych, czy takich, które gdzieś tam mają jakąś rozterkę, czy są troszkę tą sytuacją obecną, troszkę no jakoś zmartwione i tak dalej. Co byś tak tylko podsumowując? Najważniejsze to jest znaleźć pomysł na siebie i robić to, co się kocha, a jeszcze jak dałoby się z tego to, co się kocha, wyciągnąć jakiś fajny pieniądz, to już jest w ogóle cud, miód i orzeszki. No ja staram się ciągle to robić i mam nadzieję, że powoli mi wychodzi. Natomiast słuchajcie, nie przejmujcie się internetowym hejtem. Okej, fajna krytyka jest w porządku, hejta nie trochę. Dużo ludzi pisze do mnie też różne bzdury, ja to po prostu olewam. Ja idę przed siebie, dążę, mam swoje cele, swoje marzenia. Życzę wam też, żebyście wyznaczyli swoje cele, swoje marzenia, dążyli do nich codziennie, każdego dnia, kładli się do łóżka, mając świadomość, że wykorzystaliście ten dzień na maksa. Nie dołujcie się, tak jak pisze Robert, ciśnijcie do przodu, nie poddawajcie się. Jak potrzebujecie wsparcia, jeśli chodzi o tematy muzyczne, to zawsze macie we mnie wsparcie. Tutaj Paweł Gała nawet jest z nami, który dzisiaj dzwonił do mnie, jak siedziałem w pracy. Cześć Paweł, gorąco witamy. Pozdrawiam. Ja to no, więc... nie znam wielu osób, ale również jeżeli jakieś tam inne tematy... Ja też wielu osób nie znam, oni słuchaj, tak. Wiesz co, ja jeszcze tak, taką małą dygresję słuchaj, rzucę ostatnio. Jechałem do Mariana po tego SD9 i po PA4X, 25 minut słuchaj, rozmawiałem z człowiekiem, którego nie znam, bo on myślał, że do mnie się nie da dodzwonić, słuchaj, że jestem jak papież, że Akademia Keyboardu to wiesz, tutaj Bentleyem się przyjeżdża jak na zapisy, słuchaj. A wiesz, no wiesz, tutaj... widziałem, że parki kłasz elegancki, duży, tak wiesz. Elegancki mam, tak. Elegancki, 5 samochodów taki, stało, taki... z tego 2 nie moje, bo szefowa miała szkolenie, słuchaj. Profesjonalny taki. Tak, sam 25 ton żwiru wyrzuciłem, słuchaj, ale to nieważne. 25 minut z gościem gadałem o różnych pierdołach, tylko żeby mu pokazać, że ja jestem normalnym gościem, że się da. Że się da. I to ja wiem, że to kiedyś trochę się no, skończy, no bo wiesz, jak tych ludzi będzie 100, który będzie chciał do mnie dzwonić każdego dnia, to ja nie będę mógł no tego tak, zrobić. No jasne, no, tak, no jasne. Wtedy będziemy już to inaczej skalować, ale póki się da, to chcę ludziom pokazać, że ja też jestem normalny, że ja też kiedyś zaczynałem, że jestem taki sam jak wy, że ja nie jestem jakiś lepszy. Ja, tutaj Łukasz też mówi jakiś muzyk, ja jestem chałturnikiem, muzykantem. Muzyk to jest ktoś, kto ma wykształcenie muzyczne i ja wam chcę pokazać, że taki zwykły, mały, szary żuczek jak ja po prostu może robić fajne rzeczy. Fajne rzeczy. I mieć z tego fajną radość i jakiś sposób na życie. I tego wszystkiego wam i sobie też dalej. I tobie, Łukaszu, za podziękowanie za to, że zaprosiłeś mnie. To słuchajcie, pierwszy wywiad, że w ogóle ktoś chciał ze mną na wywiadzie pogadać. Tak jestem wielki, słuchajcie. No, tyle ode mnie. Dziękuję. Po prostu dziękuję. Ja również dziękuję. Naprawdę oprócz świadomości muzycznych bardzo duża dawka dzisiaj była wartości takich motywujących do działania. Także szacun tobie za to. Nadajemy na wspólnych falach, słuchamy tych samych ludzi. Tak jest, też naprawdę zachęcamy. Mamy takie czasy, słuchajcie, że oprócz Netflixa jest jeszcze YouTube, jest naprawdę masa ciekawych, rozwojowych kanałów, czy na Facebooku, czy na Instagramie i warto z tego korzystać, bo często też ktoś mówi, a ja nie mam pieniędzy na jakieś tam drogie kursy, czy te inne rzeczy. Tyle rzeczy jest za darmo.
jest tyle rzeczy za darmo po prostu, że nawet gdzieś jadąc samochodem, czy coś, zamiast 50 raz słuchać jakiegoś kawałka disco polo czy składanki, włączcie sobie coś ciekawego na YouTube, jakichś fajnych ludzi, Kuba Midla, czy coacha Majka, czy ekspert Bentleyu, czy Fryderyka Karzewera, kogokolwiek. Słuchaj, naprawdę kiedy mam brudno... jest, tak. To po prostu jest coś, co po prostu wam się zawsze przyda i zawsze coś możecie zrobić. Pod warunkiem po prostu to, co posłuchacie, zaczniecie wdrażać w życie, tak? Ale to wam mówię ze swojego doświadczenia, także jeszcze raz, Jurku, dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję pięknie. Udało nam się tutaj zgrać dzisiejszy live za pełną profeskę, jeśli chodzi o studio, o dźwięki i w ogóle. No i starałem nic się, ogarnąłem to w tyle minut, ile mam palców na rękach, słuchaj. Wróciłem już do domu, tak, wiedziałem, że będzie dobrze, mówię, no. Działasz dużo w tych live'ach. Tak, nie wiedziałem, wiesz, w jaki sposób będzie to połączenie się odbywało, ale widzę, że wszystko jest ok, możemy tak działać na przyszłość, więc ja się polecam dalej. Super, to działa. Jeśli macie jakieś inne pytania niezwiązane z muzyką, czy związane z muzyką, zapraszamy do kontaktu. Tak jak wspomnieliśmy, lajki, te linki nasze będą pod spodem, później poprzyklejane. Jerzy tu podpowiada reakcje, także będziemy wdzięczni. No, dobiła nam godzina 40 minut, nie ukrywam, że jest to najdłuższy dotychczasowych moich live'ów. Pojawiam się na ostatnio grałem, jak ostatnio grałem prawie 5. No, super. Żona spała, sobie wróciłem do łóżka, żona śpi, dzieci śpią, stary dopiero się myje. No, tak to jest, dobra, nie przedłużajmy tego dalej. Możemy dokładnie. Życzymy wam miłego wieczoru, udostępniajcie gdzie się da, dziękujemy wam za obecność, za miłą atmosferę. Do zobaczyska. Cześć, hej. I za tydzień w poniedziałek o 20:00 zapraszamy na kolejnego live'a. Z Bartkiem. Cześć. Tak jest. Z Bartkiem. Będzie się działo. Cześć. Cześć.